Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Wojewódzki Kędzierski. Partnerem podcastu jest Circle K. Witamy Was bardzo serdecznie. Minęła godzina 20, poniedziałek, jeszcze świąteczny. Witamy Was z Kubą, i po drodze musimy Wam powiedzieć, bo, bo dobry uczynek Wy też możecie zrobić. Możecie się zatrzymać się na Circle K i kuby, kupić, kubić, kupić kawę z mocą pomagania. 10% z każdej tej kawy trafia na wsparcie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a ten numer powtórzymy i powtarza go często też nasz kolega Janusz Szwertnek, który się zaangażował. 116-111. A dziś? Dobry wieczór. Specjalny świąteczny uh. prezent: Święty Mikołaj, Tomasz Karolak. Jej, jej, kocham was, kawa za darmo, zajęci. Dobrze, ale biorąc pod uwagę, że bez względu na świąteczną porę to jest nasz podcast i nasza formuła, to ja bym musiał pogadać serio. I chciałbym ci, Tomek, zadać serio pytanie, czy dobrze jest być Tomaszem Karolakiem? Myślę, że nie jest źle. Powiedziała to mi o tym córka ostatnio. Powiedziała tak. Wiesz, co, Tata? Fajnie, że Ty jesteś moim tatą. To już było jedno. A mój syn, kiedy wchodził dokładnie w tym budynku do windy ze mną, ponieważ byliśmy tutaj wcześniej przy okazji promocji filmu na jakimś wywiadzie. I <noise> kiedy zobaczył, że. <noise> zobaczył, że kobieta, która po mnie wyszła, jest bardzo kulturalna. Wchodząc do windy, spojrzał na mnie i powiedział: Tato. Ja też będę miał sielskie życie. To ładne określenie. Wiecie co, no on zwykłą uprzejmość yy, koleżanki wziął za sielskie życie. Oczywiście, wiesz, przed nim jest całe, całe właściwie życie. Natomiast myślę, że bycie Karolakiem nie jest złe. No ja jestem zadowolony z tego, co, co robię, jaką drogę wybrałem, chociaż wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Mm -hmm. Prawda? Mm -hmm. czy, czy, czy bycie aktorem... No czterokrotnie, czy trzykrotnie ci odrzucano. Tak? Odrzucano, ale też tak odrzucano, że zdawałem egzaminy, ale byłem pod kreską, więc wiadomo, Domu było, miałem taki sygnał, że się nadaje, ale że coś we mnie jest nie tak, i, i m, oczywiście doszedłem, yy, bo zostałem się wtedy, kiedy już kompletnie wyluzowałem. W myśl zasady, marzenia, no, ci, będzie ci dane. Więc wtedy, kiedy już mi w ogóle na tym nie zależało, wtedy bez tego napięcia pojawiły się jakieś prawdopodobnie moje, jeśli są w ogóle, jakieś atrybuty. A dlaczego ci nie zależało za tym czwartym razem? No bo już byłem zmęczony. Trzykrotnie zdawałem do szkoły teatralnej, w międzyczasie podjąłem studia na Uniwersytecie Warszawskim. To mnie bardzo wciągało, nie powiem, takie uniwersyteckie wykształcenie, świadomie przeprowadzana nauka. To resocjalizacja, tak? Tak, resocjalizacja, psychologia społeczna. Zresztą poszliśmy grupą kumpli, wiesz, z liceum, więc to mi się podobało. Te, te zajęcia były ciekawsze, coraz ciekawsze. Kontakt ze znakomitymi, często już żyjącymi twórcami polskiego prawa w różnych dziedzinach i tak dalej, i tak dalej. To było ciekawe, więc ja już tak sobie pomyślałem, że no dobra, no to jak, jak już za czwartym razem się nie Dostanę, no to trudno, to znaczy, że moja droga jest y, 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 czymś innym. No a tam się nagle okazało, że przewodniczącą komisji była profesora Anna Polony, którą serdecznie pozdrawiam, no i oczywiście ona dopadła mnie i zaczęła trenować y, słynne, właśnie, proszę mi tu teraz to powiedzieć, ten tekst o miłości, tak jakbyś stał przed plutonem egzekucyjnym. No I, 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 do i, tego wróciłem, i wiesz, bo ja jestem ciekaw, no. ile jest prawdy w tym stwierdzeniu, że Maja Komorowska powiedziała: Chłopaku, po co ty szkola aktorskie? Ja no już mamy. Tak, powiedziała to dokładnie. Potem zresztą <laughs> pani profesor Komorowska rozmawialiśmy o tym i mówiła, ale no wie, wyglądałeś jak Tak, ja, miałem długie, tak, ja miałem, byłem tak wysportowany, co trudno u, uwierzyć. No ale dzisiaj mam 51 lat, natomiast wtedy byłem młodym chłopakiem, e, niespełna 20-letnim, miałem długie włosy, byłem heavy metalowcem. No więc te włosy musiałem mieć, bo no, nie można iść na koncert bez włosów, no. Mm -hmm. Wobec tego e, ja miałem długie włosy i rzeczywiście nosiłem je w kłócyku, Co zresztą było taką charakterystyczną i trochę do dzisiaj jest amatorskiego ruchu teatralnego. Ojej. Wszyscy dodawali sobie tak w ten sposób takiej magii. No bo jeszcze znaczy jest... widzę studenta politechniki. <laughs> Teraz tak, jeszcze w goleteksie. Nie? Takim... Dobra, to są dygresje. Jak zada zadałem ci pytanie no. m, takie trochę też świąteczne, bo to jest czas na takie trochę świąteczne ballady o, o, o sobie. No to m, przytoczyłeś refleksję swoich dzieciaków, czyli takie zwierciadła najbliższe ci, a w sensie Yy, szerokim, polskim, społecznym, yy, w sensie Twojego wewnętrznego spełnienia. Tomasz Karolak jest w tym miejscu, w którym Tomasz Karolak Junior marzył, planował, albo nie wyobrażał sobie, że, że będzie? Ja że... W, ogóle, w ogóle nie wyobrażałem sobie, yy, że będę w ogóle grał w mediach typu film, telewizja, bo ja im napędem dla mnie był teatr. Mm. Ja byłem yy, zakochany w teatrze, jestem zresztą do, do dziś. Byłem młodym człowiekiem, który jako licealista jeździł na wybitne przedstawienia Starego Teatru do Krakowa. No są takie legendy, że byłeś stalkerem Mikołaja Grabowskiego. Było coś takiego, że ja jak zobaczyłem z jednej strony teatr Krystiana Lupy, e, 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 przeżyłem szok, ale z drugiej strony, na przeciwnej, po przeciwnej stronie teatr Mikołaja Grabowskiego, zresztą panowie studiowali na, obydwaj na tym samym roku reżyserii, no to, 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 to miałem znowu szok. Nie wiedziałem, że można i tak, nie wiedziałem, że można i tak. Tak, bliżej mi się stało w trakcie studiów aktorskich do Mikołaja Grabowskiego, któremu potem asystowałem po skończeniu e, studiów. Natomiast e, tak, ja jeździłem, śledziłem to, coś. Ja byłem na każdym dyplomie Szkoły Teatralnej Warszawskiej. Ja znam kolegów, którzy są ode mnie starsi z ich dyplomów. Oni nieraz do Piotrka Gąsowskiego mówią: Słuchaj, Gąsu, ja widziałem Ciebie w Twoim dyplomie. On mówi: To jest niemożliwe. Ja mówię: Tak, widziałem. Byłem wtedy oczywiście gdzieś na początku chyba liceum, czy pod koniec postawówki, ale tak, widziałem. Nakład no, kariera filmowa Gąsa, można powiedzieć, jest w stanie hibernacji. <laughs> jest, ale zbliża się film, w którym Gąsu zagrał <noise> <noise> tak, tak, na gąs... <noise> <listy> do M6. <noise> nie, nie, jest porady na zdrady dwa no, <noise> tak, i tam zagrał Gąso. No dobrze, ale a, a co jest w tobie najlepsze? Jako w człowieku, nie, nie zapomnijmy o aktorstwie. Tu Przyszedłeś nie jako kreacja, nie jako Mikołaj, że znaczy Mikołaj par excellence, jako człowiek. Co jest w tobie Wiesz, co, Moje Moje zalety są też moimi wadami. Tak to się zrobiło. Ja po prostu wszystkim bym pomagał dookoła i zapominam o sobie. A nieraz y, też mam coś takiego, że y, chciałbym zbawić cały świat i to mi się nie udaje. Często ludzie są po drugiej stronie rozczarowani, bo zaś na naobiecuję, na potem nie jest, mimo że chcę i mam dobre intencje, to tego nie nie, nie realizuje. Teraz już trochę po tej pięćdziesiątce, po jakiś y, terapiach, po moich poszukiwaniach też y, duchowych, czy, czy daję tutaj lekki cudzysłów, bo, bo znam prawdziwych, uduchowionych ludzi, ja jestem taki pikuś, że tak powiem. Poszukujący. Poszukujący. Natomiast y, tutaj mogę, mogę to powiedzieć, że rzeczywiście, y, jak y, słuchałem swojego majańskiego, czyli majów kalendarza, no to, to w ogóle ta akcja pod tytułem pomaganie, no wiesz, ja nieświadomie kiedyś wytatuowałem sobie tutaj dwóch Dwóch templariuszy na jednym koniu. Ale gdzie oni są teraz? No są tu. A, jadą. Jest, ciągle tak... jadą, ciągle jadą. Ciągle jadą na jednym koniu i, 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 i nie wiedziałem dlaczego, a potem nagle mi to wyjaśniono, że właśnie ta pomoc, pomoc, pomoc i taka, taka służba, służba, służba. I ja mam tę pomoc, ja mam ten zmysł organizacyjny, ja mam, ale też często właśnie y, zapominam się w tym. Ale to jest jednak teraz y, zaleta. Cały czas tak mówimy tak, o wadozaletach. Wadozaleta, wado tak. I to jest, wiesz, ja jestem z wojskowego domu. Y, to powinna być dyscyplina od to jest. Pogadamy o tym tylko, że ja uciekam, ja uciekłem z tego wojskowego domu najdalej, jak się dało, czyli w, w umowność, w coś, co jest iluzją, bo teatr, film jest iluzją, ja uciekałem z tego domu i co bałaga, rośnie. Czyli trochę bałaganienie z pokazywaniem fakulca ojcu i matce? Dokładnie tak i myślę, że tutaj ojciec, z którym na szczęście udało mi się przeprowadzić tak zwaną mm, kluczową rozmowę i gdzie on przeprosił mnie z płaczem parę lat temu za że mnie bił, że pasem w dupę dostałem, może nie jakoś często, ale to były momenty istotne bardzo i mhm. y, mojej ucieczki emo emocjonalnej też z, z tego mojego domu, bo nienawidziłem i kochałem. Naraz. I to jest bardzo znamienne w ogóle dla wszystkich z lat 70. którzy mieli trochę takie właśnie młodych, bardzo rodziców, bo też oni byli bezradni. No, mieli jakiś system wychowawczy, tak? W 70. Byli latach. I amatorami się mówiło, no ale wiesz, wtedy to było coś takiego, że syna to trzeba krótko, ale no w dupę pasem się nauczy. Nie no, wszyscy tak mówi, mhm. większość z nas tak miało, więc ja tutaj się nie uważam za jakiegoś wiecie, wyjątkowego człowieka. Ale ja powiedziałem, że ludzie z takich domów jak ja. Y Yy, bo potem oczywiście rodzice, kiedy dojrzewali, yy, orientowali się, że trzeba dać więcej tej miłości, że trzeba ją bardziej pokazać. Mm. Ale cóż miał pokazać mój ojciec, który po prostu całe życie w wojsku, rozumiesz, to wojsko i wojsko, a sam jest z domu, yy, gdzie ojca nie było, bo budował nową hutę w I, Krakowie. Czyli to, czy to nie jest legenda, że wojskowy w koszarach, jak wraca do domu, to ciągle jest koszara? Ja uważam, że wojsko, co by nie powiedzieć i że jest potrzebne i tak dalej, no, yy, zostawia trwały ślad w mózgach ludzi, którzy ciągle. Muszą wykonywać rozkazy. A, Rozumiecie, to już jest po prostu sytuacja nienaturalna dla człowieka. A ty miałeś za co przepraszać ojca? Miałem co za to co przepraszać. Oczywiście, że tak. Miałem za co przepraszać ojca, bo y, mój bunt był ogromnym buntem. Y, ja uciekałem z domu, nie było mnie tygodniami i to już. Y, w jakim wieku? No wiesz, no 16, 17. Niebezpiecznym. Nie, niebezpiecznym, nie byłem pełnoletni, chociaż miałem poprzez harcerstwo ustawiony w sobie jakiś system wartości, Ale, ale. Ale wiesz, ja y, narażałem tych rodziców na jakieś przedzawołowe stany. No oni mieli zaledwie 30 parę 40 lat, no bo moja mama i tata mieli po 23 lata jak ja się urodziłem, nie? To to nie jest tak jak ja, że ja miałem 37 tak lat. Jak my? Tak jak my? <grym> tak naprawdę. Zobaczycie jeszcze, nie? <grym> 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 Zobaczymy i czekamy. Natomiast wiecie, ja im też dałem w dupę tak mocno, że to się można, wiesz, doszło kiedyś do tego, że po prostu doszło między nami do bijatyki na, na ręce, kiedy y, ojciec przyszedł wykończony nerwowo, na jakąś imprezę, na której ja byłem. No i doszło do tego, że ja taki popis chciałem przed kolegami i, i po prostu on, tata tego już nie pamięta, ale ja to pamiętam, bo mimo, że udało mi się wyjść zwycięsko, byłem młodym chłopakiem y, uprawiającym sport, to jednak potem y, y, zrozumiałem, że poniosłem absolutną klęskę wewnętrzną. Chcesz że ty się biłeś? Tak, biłem się z ojcem, tak nie doszło to, to tam do Zęby nie, nie leciałem a tutaj nie ma z wygr wygranego bo jest, nie i się ma nie ja byliśmy przegrani i właśnie to do mnie doszło i wtedy jakby postanowiłem trochę zmienić swoje postępowanie natomiast y, i myślenie natomiast ucieczka moja była w, w kompletną sferę w której moja rodzina w ogóle nigdy nie egzystowała i zdawała się że nie będzie egzystować. Więc to, to, jest, my to my... jest zaskoczenie odpowiem ci na to zaskoczenie jest to w jakim miejscu ja teraz jestem jakby że znają a? mnie wszyscy w Polsce to znaczy, ludzie, którzy oglądają listę do Emi i rodzin GPR. Nie, raczej jesteś. Znaczy, przepraszam, ale po, Polska to nie są sami oficerowie i żony oficerów, i raczej hmm. chyba zaskarbuje się dużą sympatię, bo ty jesteś takim dyżurnym przyzwoitym facetem, którego chyba każdy chciałby mieć pod choinkę. No taki no, tak jestem, no wiesz, jestem kolega z sąsiedztwa. Wizerunkowo. Wiesz, chcemy się z tobą napić piwa, na przykład. Na przykład. Ale no, przy bez alkoholowego. No, dobrze, że bardzo, wiecie, no ja jestem taki, wiesz, chłopak sąsiedztwa. Ja się nie, nie, ja nie umiem w ogóle. Ja, Wiecie co, im, bo myślę, mi się wydaje, że jak pierwszy raz, pierwszy grałem filmy i, i, i ta moja popularność tak zwana przyszła, to ja w ogóle wszystko robiłem w jakiejś malignie. Ja tego nie pamiętam, słuchajcie. Ja wchodziłem z planu na plan. W ogóle nagle pojawiłem biło się dziecko jak ja mówię Jezus Maria to jest moje dziecko no wiolka mówi tak to jest twoje dziecko mówię a to jest moje dziecko dobra to niech ono będzie nie i tak ale zabawni dalej dż. i dalej do roku Ale dziecko piękne dziecko kocham mnie ja też kocham no wiesz minęło trochę czasu zanim się ta odpowiedzialność i coś we mnie rzeczywiście w tym locie wchodzenia z planu na plan pracowania z a, a, artystami których ja podziwiałem z tych wszystkich wiesz sukcesów tak zwanych teatralnych no nagle kurczę okazało się że uderzasz w pewnym momencie w czarną ścianę. A nie? czy? Ty, wychowując tak. swoje dzieciaki. Czasami zdajesz sobie sprawę, że nagle pojawi się ten Twój Ojciec, w Twojej głowie. Oczywiście. I nie, kurczę, zdajesz sobie sprawę, Boże, muszę to stłumić w ogóle. Nie mówię tutaj o biciu, ale o pewnych schematach, które są z nami do końca Szczególnie, że, że głośno było, że się chciałeś zgłosić do armii. Chciałem się zgłosić do armii, ale pod, nie w, pracowali. W wyniku, poczekajcie, w wyniku. <laughs> nie pracowali, bo był już piątek po 16. Natomiast to w wyniku oczywiście ataku Rosji na Ukrainę. Natomiast to jest ciekawe, co Ty powiedziałeś, że ja tak świadomie zacząłem wychowywać dzieci. I oczywiście nadrabiam ten czas, kiedy mi nie było na początku, szczególnie jak Lena się rodziła, mam z nią fantastyczny przelot dlatego, że byłem cały czas w tej robocie, ale powiem ci, że nie ma tak bardzo się pilnuje, żeby nie tracić nerwów i chyba to, że jestem już człowiekiem no nie dwudziestoparoletnim, to mi pomaga. Natomiast powiem wam, że Kiedyś miałem taką sytuację z Lenką, że mnie tak, do, tak byłem wściekły, że tego pasa wziąłem czy tam, czy tam po prostu do dziś, to pamiętam jako swoją totalną porażkę. Nie doszło do żadnych tam, awantur biatyk. Natomiast nie, 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 nie jak widzę jak te dzieciaki ja tylko in, inspiruję, wywożę, pokazuję świat, zabytki, historie, mimo wiesz, tego gówna. Tutaj Tomek te, pokazał telefon. telefonicznego, rzucił go w kąt. <laughs> to, to jednak jak Widzę, jak to potem pączkuje w tych dzieciach, jak to się wiesz, odzywa, jacy, jacy to się stają ludzie wspaniali i tak dalej. I tak dalej. A ja, jak byłem na premierze, to byłeś z Leną, właśnie. Byłem z, z Leną. Tak, no właśnie, przyszedłem tak, z Leną. ja tak was obserwowałem, bo tam podchodził Liliar. Ja, jak wszyscy wiesz wokół was, i czy Lena się komfortowo w tym świecie czuje? Czy to jest jej świat? Czy ona chce w tym kierunku jako ojciec iść, czy ma zupełnie inne zajawki i na razie trochę, trochę gardzi tym, co, co się co? dzieje wokół no, ciebie? No właśnie to ciekawe, zaraz do tego dojdę, ale Lena nagle wyświetliła to przed. Czym ja uciekałem? Czyli nagle Lena mówi mi w, w czasie pierwszego y, roku y, liceum, y, to było półtora roku temu, y, będąc w tak zwanej, powiedziałbym, artystycznej szkole to nie jest szkoła aktorska, nie była, ale taka skupiająca wolne duchy, artystyczne dusze nagle ona mi mówi tak. Połowie, przepraszam cię bardzo, zmieniam szkołę. Ja mówię, ale to jest super szkoła, w ogóle o co się mówi? Nie, ja idę do szkoły, będziesz protestował. Ja mówię, nie, nie będę. Będę cię wspierał na każdym. Idę do szkoły mundurowej. Nie KA! Nie. A ona mówiłem, mówiłam, mówiłam. No i oczywiście to... Ale kim jest Być? No, generałem. Nie, no. Słuchaj. Szkoła mundurowa. Szkoła mundurowa, liceum y, o profilu wojskowym. Chodzą do klasy w koszarach. Wdała się w dziadek, 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 ojciec mój, łzę uronił i od razu wyjechał, wyjechał z tekstem ja tu mam kordzik lotniczy. Ja mówię, po co kordzik? Ja jej przekażę. Ja mówię, kordzik to jest w ogóle, po co ci kordzik? Już się nie morduje rycerzy, nie dobija z koni. To jest kordzik z strzałnicą narodową i w ogóle jajca straszne. No wiesz, ona poszła do tej szkoły, ja jej w tym pomogłem, nagle tam odnalazła nie tylko tę te dyscyplinę, której w artystycznym, co by nie powiedzieć, domu brakuje, co mi zresztą też powiedziała świetnie, to jeszcze dodatkowo znalazła tam miłość, pierwszą swoją nastoletnią i przestała być opin? Marcelem. Wiecie, bo, jaki masz no, bo Lena była Marcelem przez jakiś to, to znaczy. No była... Marcelem, no. się nad swoją tożsamością? Tak, nad swoją tożsamością. Ja... Super, że, że wchodziłeś w to i że byłeś partnerem. No, wiesz co, no, ciężko było, nie powiem, ale dobrze, mówię, przyjrzymy się temu. Lena była cosplayerką, była na fali, wiecie, mangi i tego wszystkiego, co... Mhm. Tam nie ma bohaterów heteroseksualnych, tam wszyscy są... Otwarci, Otwarci bardzo. bardzo. Natomiast w czasie pandemicznych nauk, że tak powiem, przy komputerze, ona weszła w ten świat bardzo też niebezpieczny, bo Powiem wam szczerze, że te wyprawy Lenek, no, były, no, takie bardzo trudne i raz w szpitalu żeśmy wylądowali wszyscy, tak? Ze względu na? No dlatego, że dziewczyny po prostu udowadniając sobie, czy też właściwie wtedy to oni byli nieokreślonej płci. Hmm. Y, y, płci. Hmm. Y, y, no, na przykład, y, wiesz, wzię, wzięli 26 papów. Okej, okay. żeby sprawdzić? Żeby sprawdzić, jest. To był taki oczywiście krzyk, zauważcie mnie, zauważcie no, mnie. Nie. Ale, no, to było po bandzie, także... A ty to mówisz tak, tak, z taką łatwością, ale rozumiem, że to była traumatyczna... No, nie, no to, było to była traumatyczna. Dziecko leży w szpitalu, słuchajcie, po prostu ty nie wiesz, o co chodzi. Nie znasz tego świata, no bo jesteś analogowy, bo co by nie powiedzieć, mimo że mamy smartfony i komputery, to jesteśmy analogowi. Nie mamy My nie przekraczamy części... tych Bram Nie sieci. mamy tej, tej oni... części swojej tożsamości w sieci, mm. a oni rzeczywiście tak tak się stało, że no ich rzeczywistością jest digitalną. Digital, no. digital zaczęli żyć boh życiem bohaterów anime do tego stopnia, że łączyli się w pary takie jak właśnie bohaterowie anime. Mm. Tak, to, był, to jest, ja zrozumiałem część dojrzewania. To ja słuchałem punk rocka i założyłem kapelę punk rockową w Mińsku Mazowieckim mm. i darłem mordę I don't know where I go. I don't know where I go. I, 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 o, tak, I see the same side. Y, wiesz, i, i po prostu na koncercie naszym w Dębem Wielkim były trzy osoby, ale to było coś i ojciec mnie tam gonił z mundurowymi. A teraz buntem przeciwko rodzicom w moim pojęciu jest to, że ja ci powiem, tato, ja nie jestem tak naprawdę twoją córką, jestem twoim synem. I weź na to zareaguj. I jak tylko podejmiesz w moim, tak jest przekonaniu, dyskusję, natychmiast jest kontra. Nie ma. A jak powiesz, znakomicie, akceptuję cię. Kim ok, chcesz dobrze. Być? Robi się, idzie się dalej. Wtedy mhm. dziecko pogłębia dalej, nie? Mhm. Czyli jak... Ale myślisz, że to było testowanie... Pierwszy pocałunek ciebie? z dziewczyną czy i tak dalej. Testowanie ciebie czy siebie, bo już tego nie wiesz. Wiesz co, myślę, że całego świata dookoła, bo y, tak samo jak y, bardzo ostro i głęboko moja córka w tym była, tak bardzo szybko z tego wyszła i y, y, nagle sobie nie wyobraża. To znaczy, jak ja... Gdzieś tam ostatnio w rozmowie jej y, y, przypomniałem tamten czas, który był niedawno. Mm -hmm. Półtora roku Mnie temu. To ona mówi: Bardzo dawno. Bardzo ci proszę, mówi, nie wspominajmy tego. Genialne. Ale wiesz co? To wszystko, o czym opowiadasz w naszym świątecznym spotkaniu, nie wiem czy Piotruś ma takie mm -hmm. wrażenie. Cudownie pokazuje zupełnie inną wersję Karolaka, bo ty bardzo często podkreślasz, że nie potrafiłeś okazywać uczuć. Tak o sobie mówisz. No dalej my mam chyba z tym jakieś problemy. To znaczy. Nie masz wrażenia, że ta historia, historia które opowiadasz, są totalnym rewersem tego, że to nie do końca jest prawda. Jest no... to łatwiej mi okazywać uczucia dzieciom, które są moimi dziećmi. I. Gdzie nagle rodzi się w tobie taka dziwna odpowiedzialność, której wcześniej nie znałem, yy, że naprawdę rzucisz wszystko, wszystko, żeby tylko tym dzieciakom yy, pomóc, czy, czy żeby żeby, yy, 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 żeby tę miłość im i werbalnie, i niewerbalnie przekazać. Gorzej jest z kobietami. Mhm. Ja no tak oś... właśnie, bo je, po, pozwól no. z okazji świąt. Bo to jest taka fajna magia świąteczna, która nas wszystkich otula i słowa znaczą coś innego. Na przykład, jakby słuchała nas, a wiem, że słucha Madzia Boczarska, Ilona Ostrowska tak. czy Magda Lamparska, tak. miałabyś o im coś powiedzieć? No, oczywiście, że tak. Na przykład. To napisałeś sobie w telefonie, tak, nie, że Nie, nie, nie. W TikToku. Córka rzekoma. Nie, nie. Znaczy, o której rzeczem? No. Tak, wiesz, co, każda z kobiet była dla mnie jakimś nauczycielem. Tomek, odłóż ten telefon, są Poczekajcie, święta. Dajcie, no bo tutaj. Córka w... napisała? Po 20. To powiedz już o niej nie będziemy gadać. No. Yy, nie, o, wiecie co, przeszli cztery dyszki, bo jeszcze muszę kupić opakowania. <laughs> nie, no to przeszli, daj mu przesłać. Dobrze. Dobrze. Święta no, jest wszystko zamknięte. Słuchaj, każdy z nas, K, którego spotykamy na drodze, jest jakimś nauczycielem, coś ma uczyć. Często związki, relacje się nie udają. Yy, w, przypadku, w przypadku. tutaj... Ale czy twoje się nie udawały, dlatego że nie potrafiłeś okazywać uczuć, czy też, po prostu byłeś też. babiarzem? Nie, nie, nie byłem babiarzem. Nie, ja nie byłeś babiarzem? Nie. Jak zapytasz, jak zapytasz wiesz, Ilony czy, czy Magdy, yy, to, to, to nie. Ja nie miałem, wiesz, yy, nie zmieniałem dziewczyn jak rękawiczki. Ja oczywiście, rękawiczek. ja oczy To są wszystkie wszystko w ogóle moi starzy przyjaciele. Ja te osoby, o które wymieniłeś, znam od lat. To nie jest coś takiego, że ja, prawda, nagle, kurde, pamiętam moment, jak mnie ludzie zaczęli rozpoznawać na ulicy, nie? To było w czasie serialu Kryminalni. Mm -hmm. Pewnego dnia wychodzę po bułki, jest normalnie, następnego już, o Jezu, żałoda, nie? I to, to tak zadziałało. Mm -hmm. Natomiast ja nigdy, y, tak myślę, nie wykorzystywałem swojej y, popularności, czy tego, że jestem aktorem do tego, żeby podrywać y, dziewczyny. Nie. Y, 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 każdy z tych... Y, z tych relacji, o których wspomniałeś, e, z Magdą Boczarską znam się z czasów teatru. W ogóle nie graliśmy w filmach. To było, myśmy przy, razem tłukli biedę i na materacu w łodzi, żeśmy przy Piotrkowskiej w wielkim e, jakimś pokoju mieszkali. E, Magdana... Ale oświadczyłeś się podobnie. Tak, oświadczyłem się, no ale nie zawsze to wszyscy wiesz, bo, bo Kołakowski, Wiolce też się oświadczyłem, też nic z tego nie wyszło, nie? A jest mamą moich dzieci. A Magdzie Lamparski się oświadczyłeś? To z, to, z Magdą to się chciałem żenić też. A z Iloną Roską też? No, z oświadczyłem. No, tak, to, zaręczeni. Jesteś ja jeżeli chodzi nie, o Nie, po prostu kocham te wszystkie kobiety. One są wspaniałe i bardzo dużo mi dały. Ale poczekaj, bo Tomek <noise> wykonuje tutaj masę gestów, a nikt nas przecież nie ogląda. No jak nie? No nie no są kamery. Są poczekaj, kamery. A, dobra, a czy z Ale ja też się cieszę. Bo ja cieszę tak się, się. zastanawiam. Powiedziałeś o tym, że rodzice to było wcześ, wczesne macierzyństwo, nie? I generalnie te, wtedy społeczeństwo, społeczeństwo nakazywało tak. pewien rytm. Ja mam taką śmiałą tezę, że późne macierzyństwo jest lepsze, bo jesteśmy bardziej dorośli, mądrzy i potrafimy kontrolować emocje. I też mamy już coś do, temu dziecku do zaoferowania. Czy pan się ze mną zgadza? No więc wyobraź sobie, że kiedy jeszcze nie miałem dzieci i zaczynałem swoją przygodę z filmem, telewizją, grałem w jakimś serialu, reżyserował taki reżyser, teraz może troszkę zapomniany, ale kiedyś nie wiem, czy pamiętacie, taki serial Życie Kamila Kuranta. Mm -hmm. no to Olaf to Grzesiek, Grzesiek, tak. Mm -hmm. Grzesiek Warchoł. Grzegorz mm -hmm. Warchoł. Mm -hmm. to, nie no, to ta, znane ta, na dziecku Grzesiek, Grzesiek, który jest takim y, 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 specem y, y, telewizyjnym, takim hmm. fachurą, wiesz. Chociaż tam nie... się akurat. Kład... Akcja działa prawie w jednym pokoju. No tak, bo on jest z y, mieszkania krakowskiego tak. w amfiladzie, grzesiek się tak. wypływał. I on mi kiedyś powiedział, ja wtedy nie miałem dzieci, a o jemu się urodziła córka, która chyba zresztą teraz jest już aktorką. M ja mówię, Jezu, Grzesiek, ty masz ile ty masz 40 lat? A on mówi, słuchaj, wiesz co, czy czyłem 40 parę miał. Mówi, wiesz co, właśnie to sobie cenię, że staram się i, i nie stać na to, żeby być świadomym ojcem. I jak mi zaczął opowiadać o tych i wyjazdach z dziećmi, jak to jest zaplanowane. I tak dalej i tak dalej, to ja to bardzo zapamiętałem. Potem zresztą sam zacząłem dokładnie yy, tak działać. Wiadomo, że w życiu nas ponoszą emocje, wiadomo, że jesteśmy w jakichś ciągłych sporach z ludźmi, których kochamy, czy się przyjaźnimy, a potem odpuszczamy. Ale generalnie mogę wam powiedzieć, że moje ojcostwo jest total świadome yy, teraz. A powiedz mi, stajesz się lepszym ojcem z każdym dniem? Tak mi się tak. się... Ewoluujesz chca... jako tak bym ojcem. chciał. Tak bym chciał, tak bym chciał. I wiesz, mam córkę już na 100 lat. Matkę. Już ona wchodzi w inny świat i widzę, jak to wspaniale jest też wspierać. Mam syna dziewięcioletniego, który jeszcze, wiesz, patrzę, patrzymy z wielką, jaki on ma tam w sobie talenta, czy też ciągoty, żeby, wiesz, umiejętnie podstawić tą tą tą, tą, wiesz, tą drabineczkę, po której on będzie chodził. Na razie się zakochał w boksie i w aikido i... To jest dobry, dobry moment na, na, na przerwę. Dzisiaj, tak? drugi dzień świąt, naszym gościem jest dyżurny święty Mikołaj. O od tego właśnie chciałbym zacząć drugie wejście. Dobrze, to Dobrze. zaraz wracamy. Jakie to uczucie, teraz, żeby się przygotował, Tomasz, jakie to uczucie, kiedy chyba 90% Polaków na hasło Święty Mikołaj mówi Karolak. Wracamy, wracamy. za 3 minuty. Zostaliśmy Kings of the Night z Black Energy. Właśnie Uch, z Tomkiem o starości rozmawialiśmy. Piotruś? <laughs> tak, 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 dobra. To ja czekaj, bo. Ja... Chciałem powiedzieć tylko, że my pijemy Blacka, Black Energy, który daje nam siłę do działania. Szczególnie A tym w tym działaniu jest rozmowa z Tomaszem. W drugi dzień <laughs> świąt. Tomek, jakie to uczucie, kiedy twoja, twoje zdrowie, mm -hmm. jakie to uczucie, kiedy twoja twarz stała się twarzą świętego Mikołaja? Czy to jest komplement, czy to jest taki wielki kamień u nogi z brodą i taką wesołą czapeczką? Wiesz co, jestem wdzięczny, że, że mogę, mogłem w ogóle zagrać tę rolę 11 lat temu w pierwszym filmie. W ogóle nie, nie mieliśmy, wiesz, nie mieliśmy takiego poczucia, że, że będziemy Kevinem sam w domu. No, że będziemy Kevin. Nie tylko ja, no bo jest i Piotrek Adamczyk, mm -hmm. jest i Agnieszka Dygant, jest z kilku kolegów, Oj, tak no, ale oni, w, wle, tyś... wleczemy się w tych w częściach. No. Natomiast y, to wszystko, y, tak, A, no, ostatnio zobaczyłem jakąś smutną komedię romantyczną, nieśmieszną, gdzie bo, bo krytyk napisał, o, można w końcu coś zrobić bez Karolaka. No, raz, że Karolak nie gra we wszystkich komediach romantycznych, wprost przeciwnie. I we ostat... wszystkich dobrych. Y, 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 <laughs> zdarzają się Karolakowi różne rzeczy. Jak A to jest prawda, że ty czasami nie czytasz scenariuszy? Tak, tak, jest to okay. prawda. Dobrze. Y, na przykład tych listów do M5 właśnie nie przejrzałem tylko swoje sceny, więc nie wiedziałem, że mój wątek jest aż tak y, mocny. Moc. Chyba z badań wynika, że ty ciągniesz ten y, film. Y, ale wiecie, co wam powiem? Y, więc... więc y, 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 ale ludzie zaczepiają od... cię na ulicy? Tak. Składamy ale zamówić? odpowiem wszystkim tym krytykom, Proszę. którzy chcą na nazwisku Karolak... Y, na nazwisku Karolak sobie coś tutaj y, zrobić, że jesteście po prostu... Y, nie, nie, nie Mówicie nieprawdę, bo na ostatnich obliczyłem y, siedem komedii romantycznych. Ja zagrałem w dwóch. Wobec tego nie jest tak, że Karolak we wszystkim gra. Ciołki i sobie to po prostu. sprawdźcie. Merry Christmas. Uraczana Nie jest tak, że Karolak w pewnym momencie było ciebie tak dużo że trochę było łatwo, byłeś łatwym celem, bo pojawiałeś się w serialu, w filmie, w reklamie i po prostu było, było modniej uderzyć w Karola. Bardzo modnie jest zresztą cały czas. Zresztą nie tylko ja się pojawiam, e, chociaż też, wiesz, e, nie aż tak często, dlatego, że teraz już, wiesz, co chwila, co tydzień wchodzi na Netflixie coś nowego. Są nowi aktorzy, jedni lepsi, drudzy może troszkę słabsi, ale cały czas mamy e, rotację nowych twarzy, więc nie wydaje mi się, żeby to było aż tak... To nie jest moja obrona, dlatego że nie, ja to, mam to w pompie generalnie, to, wiecie, nie? Co to znaczy? Że nie to znaczy, przeważę, że ten, ale coś to, kiedyś nie, musiało zaboleć spośród tych komentarzy. Wiesz co, nie, no to. zabolało, bo to jest y, nieprawda. No. Natomiast y, 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 i dlatego o tym mówię, natomiast nie jest tak, że ja się tym jakoś specjalnie przejmuję. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja wiem jedno: no, każdy ma swoją drogę, panowie. Każdy z nas ma swoją drogę. I choćbyśmy się chcieli zesrać, to ta droga się wypełni i tak, i tak. Więc yy, ja po prostu... Bardzo ładny, świąteczny ton. <laughs> a a czy, czy ty wierzyłeś, kiedyś świętego Mikołaja zejdę na trochę bezpieczniejszy grunt? Oczywiście, że wierzyłem, ale... Wyczaiłem... W rodzinie wojskowych? śledztwo zrobiłem, tak. Dawaj. Mianowicie wychowywałem się w ustroniu morskim, gdzie jest y, port rybacki. I nie dale... nieopodal brzegu w wodzie y, y, wy... wystawała taka jakby komin z wody. Ja z moim kolegą Rafałem Żelewskim Wykumaliśmy latem będąc mat matkami na plaży Że to jest Zatopiony kuter z hajsem I z kasą i ze wszystkim Trzeba będzie następne wakacje Popłynąć tam Żeby ten skarb odnaleźć Wobec tego trzeba poprosić Mikołaja w listach świątecznych o akwalung, tak? Czyli no wiadomo, że butli z tlenem nie, ale patrzyliśmy wtedy na białego delfina Uma, nie? To wszystko się działo pod wodą, <laughs> więc można było, kurde, ogarnąć to. I yy, napisaliśmy obydwaj listy do Mikołaja płetwy, maski, rurki. No to było tak z odległości od brzegu około 50 metrów, yy, 40 metrów. No i w międzyczasie, w listopadzie, nie, przepraszam, na początku grudnia, kiedy listy już były napisane, yy, będąc na spacerze yy, po zamarznięciu, tej z kolei plaży, patrząc już z daleka na rurę wystającą i już widząc sukces mojego, mojej wyprawy z, z Rafałem, spotkaliśmy pana rybaka, bo mama zamawiała tam rybę, takie świeże jeszcze wtedy, dorsz nie, nie był. Dorsz wtedy to było coś najgorszego. Pamiętasz to hasło jedzcie dorsze? Gówno gorsze. Nie, no, albo, że to <laughs> szczur, szczur, Bałtyku, <laughs> szczur Bałtyku. To tak było. No. to są lata 60. I, i, ja, I ja do tego pana w, rybaka w pewnym momencie mówię, wie pan co, ja tutaj wrócę <laughs> z Po to złoto? A on mówi, ale po co? No ja mówię, tam jest kuter zatopiony. On mówi, jaki kuter? To jest, to jest rura do wyciągania łodzi z piasku. Tam się zaczepia linę. I to był masakra. Marzenie padło, ale ja dostałem pod choinkę Płetwy, maskę i rurka, więc Mikołaj Mikołaj nie, jest... nie dowiedział się? No jak to jest możliwe, że się Mikołaj nie dowiedział, że to nie jest zatopiony kuter? I Jaki wniosek? No, że to jest ustawka. Z kim? No nie wiem właśnie, zacząłem śledzić. No to kurde kowa? O co to chodzi z tym? Doszedłem, że to jednak maja, matka i ojciec. Ale, ale dla twoich dziad dziadków, czyli dla twojego syna i córki byłeś świętym Mikołajem? Byłem. Czy mówią tata daj spokój? Nie, byłem. I to powiem wam szczerze, że dwa razy mnie nie poznali. Co ty gada? E, wziąłem z no tak ko kostium znowu. z filmu. Wziąłem kostium z Czy W jakim byli wieku? 12? No, no i... wiesz to było zaraz po pierwszej części. No to minus 6 lat, tak? Nie, no pierwsza 10? część 10-11 lat no to temu. miała córka 7 lat. Lena 7, a Leon, Leon, jeszcze, Leon miał rok. A no to, to mógł nie poznać. Kumacja średnia. No ale. No. Byłem do tak ucharakteryzowany, ale ja robiłem inny numer święta. Dawaj. Ten wolny talerzyk ustawiany. Ja się dwukrotnie przebrałem za bezdomnego człowieka, ale przygotowywałem to genialnie. Powiem wam, że sweter się międolił na śmietniku. Że macerował. Macerował i tak dalej. I w Wigilię, którą spędzaliśmy, pamiętam, w Zakopanem, mm -hmm. po prostu zacząłem pukać do drzwi w hoteliku takim, gdzie myśmy tam spędzali. Mm -hmm. I dzieciaki zobaczyły człowieka bezdomnego, cerata na... Ty no po prostu, że... No i, jak słuchaj, był... I to było coś niesamowitego, że oni... Mamo, co mamy? No, a co powinniśmy? Pomożemy, pomożemy. I wiesz, kurde, żeśniajtwa. nieśli ten po prostu talerz do mnie. I, I Lena to w ogóle pamiętam, ona wtedy właśnie miała jakoś, nie wiem, 8 lat. Organizowała już tam zbiórkę, łaziła po hotelu. I to było coś to wspaniałego. Piękne. I to jest właśnie... A jak się poczuli jak powiedziałeś, hello, no, tata, nie, no, Leon to w ogóle Leon to w ogóle nie, nie, nie bo był mal, malutki mhm. bardzo, ale Lena to w ogóle była tak szczęśliwa, jej o tato, to ty, to ty, to ja pomogłam tacie i w ogóle i tak dalej. Ale generalnie rzeczywiście było taki, ja postanowiłem w praktyce, wiesz, nie to, że się mhm. gada, gada, tylko w praktyce dzieciakom zrobić taką, takie okay. kino. Okay. Ja zresztą organizowałem różne podchody, wiesz, ja, ja lubię ale takie. Tak. mi jak taka edukacyjna przypowiastka. No tak jest. No. Opowieść powiedz. To, trochę ja, taki trochę, ja taki jestem. No. Jak ja mam czas, to tym dzieciakom no. robiłem zawsze y, różne wiesz, y, y, gry terenowe, które się zawsze łączyły z jakąś ideą. A, no a, jak, a jak była na przykład taka sytuacja? Bo w moim domu były, mimo że był dosyć zamożny, że ja sobie wymyśliłem prezent, na których. Rodziców nie było stać? Miałeś takie sytuacje? Nigdy nie miałem takiego prezentu w ogóle. A jak, znaczy, a jak dzieci miałem, zamówiły? Nie miałem takiego... Wiesz co, tutaj Czy... się udaje. Tu się udaje jakoś na razie iść i, i, te, i te zachcianki, powiedziałbym... Przekłada kłada jeszcze mieć. nie było? Nie, nie, ale też wiesz co, mogę sobie to powiedzieć, że też moje dzieciaki yy, nie, nie marzą ponad pewien stan. stan dokładnie. Oto, ale to wynika chyba też z wychowania, nie z tego, że... No wiesz, no Wiolka też jest dziewczyną ze Śląska, tam jest, to się twardo chodzi po ziemi, wiecie mm -hmm. o co chodzi. Mm -hmm. To nie jest tak, że, że yy, wiesz, yy, mama moich dzieci chodzi, yy, wiesz, yy, w balencjagach. No. Mm -hmm. Nawet nie. Jest... Nawet w Kawa od Circle K wspiera podcast Wojewódzki Kędzierski oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Ja by, chciałbym skończyć wątek ten, ten yy, dziecięcy już. Yy, to... W przypadku Karolaka się nie uda. Będziemy do tego wracać <laughs> cały czas pewnie, ale zastanawiam się, bo y, pięknie opowiadasz i to, to kontrastuje trochę z twoim wizerunkiem to, co, co powiesz Słuchaj, tutaj. Ale gdyby, gdyby. Ale no. cię znamy. No. Ale po prostu to, co o tobie wypisują, wydaje mi się ale bardzo niesprawiedliwe ja i bardzo powierzchowne ja i myślę, takie ja śliskie. Ja myślę, że pewnych rzeczy nie zmienisz, a no. dobrze też być od czasu no. łajdusem. Dobra, Wajdusem. Dobrze być Jak łajdusem? No, publicznie? Wiesz co? Jak oni... Co ja będę się z koniem kopał? No powiedz, Jakiś jeden, drugi idiota siedzi tam, wiesz, patrzy jakie newsy, żeby tylko klikalność była. No bo wiemy, że dzisiaj to no tylko ta klikalność. Rozumiesz? I też, że jest ten taki tego. Dobra, nie. Za gale węży nam się oberwało obu. Kiedy? Za co? Za galę węży, pamiętasz? Robiliśmy no i te ale... biegały z siurkiem na wierzchu i po prostu już wielkami. Nie z siurkiem, tylko odgrywałem scenę. A z jaka z to była scena? Filmu. No, że na golasa biegam po korytarzu ze, to była scena z filmu y, Wyjazd Integracyjny i no miałem grałeś w tym na, na golasa bęben na wierzchu i, i dwie, dwie te. Oczywiście to jest brak ochrony organizatorów, bo organizatorzy powinni się z dziennikarzami umówić, że to jest wzięte w cudzysłów. Tymczasem... Ale w Polsce jest, jest chyba b, problem z, z bo w, w ogóle problem, jest, problem z dystansem do świata. Bardzo literalnie czytamy wszystko. Wszystko. No tak, a dlaczego Barea jest taki popularny? Dlaczego y, wiesz, i autorzy, którzy gdzieś tam próbowali publiczność dystansować do własnego siebie samego i do własnego kraju? No bo my, umęczony naród przez setki lat, nie mamy tego dystansu do świata. U nas siebie. jest kultura cierpienia. Ale Marraja, zobacz, to jest dostawało wiesz, z branży, kopy straszne. Y, wiesz co, teraz, teraz jest tak. I, I wiesz, i teraz jesteśmy w takim dziwnym momencie. Wiesz, no coś się dzieje z kościołem niedobrego, i, i kościół się, moim zdaniem, który prowadził, też miał takie swoje chlubne karty zapisane i, i był ostoją patriotyzmu. No tutaj w tej wolnej Polsce się coś dziwnego w ogóle zupełnie dzieje jakieś następuje przewartościowanie, jakaś zmiana, myślę, w ogóle taka trwała i to też jest taki, wiesz, temat, który my w domu podejmujemy bo moje dzieci, no już nie! Mają wyobrażenia pana Budzka na chmurce, który, yy, prawda, frunie. Bardziej to... to postrzegają w postaci energii niż... A wiesz, że wie, większość ludzi, którzy byli bardzo mocno związani z Kościołem, z kościołem mają teraz taki odwrót ci, którzy znaczy, najintensywniej naj, naj, naj rozwijającą się gałęzią w tej chwili chrześcijaństwa jest protestantyzm, więc no tak, chyba to o czymś świadczy. Ludzie a, tak. uciekają od tego kiczu wizerunków kultu maryjnego na rzecz konkretnej ale, rozmowy a, na temat Biblii. Ale powiem wam jedno, że y, rzeczywiście ten protestantyzm, szczególnie w takim wydaniu -augsburskim, jesteś protestantem, augsburskim nie, ale bardzo poważna we mnie zachodzi myślenie nad ewentualnym zmianem. bo czuję się chrześcijaninem mhm. i nie chcę się odcinać od tradycji chrześcijańskiej Powiedziałbym starej Europy. Natomiast, natomiast rzeczywiście nie potrzebuje pośrednika żadnego. Czyli w luteranin wojnie, że... z siebie. Tak, Luteranie to mają. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że, że wysłuchałem niedawno takiego już mającego chyba ze dwa lata wykładu profesora Obirka, który był kiedyś jezuitą, teraz jest mm. wykładowcą. I, i który... mocno intensywnym krytykiem Kościoła. Tak, ale który na przykład to, to akurat był, był, był wykład nie dotyczący krytyki Kościoła, tylko w ogóle kontreformacji w Polsce. No i co się okazało, coś jest fantastyczne, jak się czyta historię Polski w różnych wydarzeniach, to, to się okazuje jasne, że Kościół Polski nie zauważył. Zauważył, że pokonał reformację, nie zauważył tego i dalej jest wojujący. Co to oznacza? Że każda próba reformy polskiego kościoła, czy też dania mu pewnej uwagi, jest odbierana jak, jako atak. A tak nie jest. I to powoduje pewnego rodzaju niezrozumienie społeczeństwa z hi hierarchią, która po prostu wie. Otwierasz y, y, temat tak szeroki, że, że, że chyba cały onet go nie uniesie, więc ja wrócę do polskiej historii. Dobra. Która rola przeniosła cię, twoim zdaniem, i to nie jest złośliwe pytanie, tylko dociekliwe, która z twoich ról przeniosła cię do historii polskiego kina? Czy jeszcze jej nie było? Czy. Wiesz co, ja nie wiem. Myślę, że jeśli będę miał jeszcze zdrowie, mm. a na razie się jakoś odpukać utrzymuję, to, to jeszcze coś tam pewnie przede mną jest. Nie ukrywam, powiem Wam jako pierwszy. No ale jak że... patrzysz na ciacho, kacwawę, wyjazd integracyjny, to masz kaca? Nie, coś ty. No wiesz co, no ja jestem laureatem zbiorowego węża, no bo koledzy nie odebrali, nie? Którzy byli wtedy nominowani i wygrali, więc ja za nich odebrałem. No bo. No, bo jak to powiedział y, Patryk Joka, mój przyjaciel, reżyser, ja mam w sobie tyle bólu, że automatycznie go przemieniam na komedię. To Dlatego jestem aktorem komedii. To jest najpiękniejsza definicja komedii. Tak. Mm -hmm. Natomiast, natomiast y, 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 byłem. Ale wiesz co? To był taki czas. Ale y jaka rola cię, Twoim zdaniem, powoli zamknęła w brąz aktorskiej sławy? Nie sądzę, że. Nie masz takiej jeszcze? Mam takie. Wczoraj rozmawiałem z producentem. Kurczę, twoja komuś, rola w testosteronie. Uch, poczekaj. Wczoraj mhm. rozmawiałem z producentką y, y, 39,5 serialu i ona mi mówi, mówi Słuchaj, nie, y, bo teraz skończyła jakiś serial dla Netflixa, Mówi, wiesz, nie, nie problem jest zrobienie serialu czy filmu, y ale problemem jest to, żeby ludzie to zapamiętali. Mm -hmm. I wiesz, ja się spotykam z tym, że jakieś tam moje role przez ludzi są zapamiętane. I to jest dla mnie jedyny, że tak powiem, takie potwierdzenie, że to, co zrobiłem, może zadziałało na emocje widzów. Mm -hmm. I gdzieś tam oni pamiętają: 39,5 Darek Jankowski mm -hmm. jest taką postacią. Tak. Czy Ludwik Boski tak. z Rodzinki.pl. A Ciało. Ciało, ja tak, uważam, że Wtedy. Goldi to jest o... mój pierwszy taki duży film, gdzie ja grałem w parze z Gwiazdą wtedy Totalną i obecnie też z Byszkiem Zamachowskim, mm -hmm. który był cudowny i mi pomógł i nigdy tego nie zapomnę. Natomiast, y, wiesz. Y, 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 Czyli taka rola historyczna jeszcze przed tobą? Myślę, że tak. W ogóle, jeżeli, Ja nie mam takiego myślenia, wiesz, Kuba. Ale ja... masz coś takiego, że masz taką. Rolę marzeń, którą chciałbyś zagrać, nie wiem, ograniczając się tak. Szekspira, Hamlet, Lear, nie, ja trzeci... nie, ja zawsze to mówiłem. Może się spojrzeć na jakieś wywiady no. nawet na żywo. No. Zawsze chciałem mówiłem, że chciałbym zagrać przeci przeciwnika Jamesa Bonda. Nie. Ale podobno jestem kwa za ładny. Nie, 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 blotki, blotki, no blotki. Teraz ale ja mam. Ale proszę, bo, ale tego przeciwnika, bo on nie musi mówić, Właśnie, mówić po, po angielsku. Artur Barciś pięknie tutaj przyznał, że jakby była jakaś rzeczywistość alternatywna, to on by chciał wziąć udział w castingu na Foresta Gampa. Ja na przykład marzę o tym, żeby zagrać w alternatywnej rzeczywistości w Manhattanie u tego, ale Alena, oczywiście okay. głównego bohatera. Jest taki film, w którym ty byś widział siebie, mówiąc o, to ja. To ja. Nie, ja po prostu będę polskim Woody Malenem. Ja po prostu będę film reżyserował, w którym będę grał główną rolę. Ale to mówię o planach I... twoich pewnych już. Tak. Zaklepanych. Tak. Okej. Okay. I to no, będzie pop... rola na miarę twojego talentu. No, ale poczekaj, ale poczekaj. rozumiem, że jesteś reżyserem, napisałeś to tak. produkujesz? Yy, nie, ale będę. Dobrze, a możemy tutaj miał... ekskluzyw mieć, i powiesz nam, kto gra? Jest nie mogę to... tego zrobić, dlatego że. Ale ty grasz. I, i, I na pewno ja gram nie. Postanowiłem zrobić projekt, który po prostu patrząc na mojego yy, wielu aktorów yy, za, za wielkiej wody, yy, chociaż nie mam takich ambicji, i rzeczywiście już za wielką wodą byłem i mnie wycięli. Dziękuję bardzo, wystarczy tych stresów. Ale byłeś jednym z pierwszych. <grym> wiesz, to kibicuje kolegom, którzy, którzy tam... No Piotrek Adamczyk, no Piotrek można powiedzieć, jak cały czas burza. Yy, pracuje. Jeżeli chodzi o zawieruchę, to raczej był taki lekki deszczyk. <grym> Nie, no Piotrek, Ale też rozmawiam z Piotkiem i Piotrek też tęskni za Polską. Mówi, wiesz co, no jestem w ciągłym stresie, a w Polsce jestem w domu i to i jednak jako, jakoś działa. Pozdrawiam Piotrka serdecznie. Bardzo. bardzo. Natomiast, yy, natomiast powiem ci, że yy, 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 widziałem już parę filmów, gdzie reżyser, reżyserami by, byli aktorzy, którzy też napisali scenariusz, bo jest to część jakby ich życia. tak? To się mm. może udać. Ja nie, nie, nie no, Allen z tego zrobił właściwie swoją metodę. No tak, metodę. Natomiast ja rzeczywiście też mam taki projekt, który, który, który myślę, że powstanie w 20 dwudziestym... I to będzie autobiograficzny, tak jak w przypadku tak, tak, Alena. Tak, tak, dokładnie tak. I opisujący historię, która się naprawdę zdarzyła i mimo, że od niej upłynęło już od tych 12-13 lat to jednak cały czas zbudza emocje, jak opowiada o Czyli to jest historia? Prawdziwa. No to jest historia mojego stryja, właściwie mojej wyprawy z moim stryjem, ojcem i matką do Rzymu, bo stryj umierał. Mm -hmm. A stryj... Nie umarł. Nie umarł. No, ale, ale na złość, czy powiedziałeś, spoilerowałeś własny film? Ale to nie o to chodzi, bo to, co się działo w trakcie a, tej podróży, jest dobrze. tutaj najważniejsze. Dobrze. Dobrze. Czyli to jest połączenie pielgrzymki, teatronu i kina rodzinnego. Dokładnie, tak. <laughs> dobrze, Dokładnie! Dobrze, a powiedz mi, czy ty jesteś jak świątecznie, jak przy stole. Jesteś zakładnikiem swoich warunków fizycznych? No tak, oczywiście, że tak. Ja A jakby się, jak się określił? No, ja jestem typem miśka, no Jestem misiek po prostu i y, mam kaloryfer na brzuchu składający się z jednego żebra. Y, wiesz, nie zagram. Y, to znaczy, można zrobić wszystko. Można przyjąć kurację hormonalną, hormonów wzrostu i testosteronu, jak robią moi koledzy, na siłowni i mieć fantastyczną po pół roku muskulaturę. Tak i po, potem o nią dbasz. Ty Ale po... co po to, żeby zagrać Kuralira? Nie po to, żeby na przykład zagrać scenę, gdzie się rozbierasz, i prawda, A. tutaj masz. Ale prawda. ty z tym nie masz problemu. Jestem ty. nie mam żadnego. Problemu w to jest ogóle, problem. więc w ogóle nie, o czym my mówimy. Ale czyli twoje warunki to co? Taki etatowy swój chłop? Myślę, że tak. To znaczy wiadomo, że gdyby się dostało jakiś scenariusz, w którym, którym trzeba byłoby zmienić dia, dia, diametralnie warunki i byłoby to sensem. To wtedy ja bym pewnie do tego przystąpił, ale większość tych zmian warunków, które ja tutaj widzę, to są bez sensu tylko po to, żeby zaszokować publiczność. Ten aktor kurde schudł 500 kilo do roli, co z tego? No nic. No, z ale tego Christian Bale jest chyba to, to jest jego popisowy numer. No tak, tam ale wwozy, właśnie nie? o nim myślę i o tym filmie. Mechanik, tam było dużo. Nie, 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 nie. mówię o tej Ameryka coś tam y... gang. Y... American Psycho? Amer nie, nie, American to Psycho, coś, akurat że się super. on się. Roztył. Tak, roztył się, zrobili film i co Oskara dostała ta fantastyczna dziewczyna? Yy, yy, czyli jak z dachem i angielskim? Co, co tam strzelała z łuku, czyli. Gardot. Nie, ta, co. Yy, Lara Croft. Fotogłos. Kto? Kto? No, no wiemy Kosovo? tak. Dobrze. Tak to Kosovo. Tak. Kosowo. Koso, dobra, Kosovo. dobra, dobrze. A nie masz takiego wrażenia, że się na ty, na ty unałysiał, a i tak Oskara dostała a jego koleżanka, masz... co po prostu zagrała z sercem? Nie masz nie takiego wrażenia, że twój fenomen, bo jesteś fenomenem w jakiś sposób, polega na tym, że Polacy lubią takich jak ty? Bo nie są bo ta, lepsi, bo, bo nie jesteś lepszymi. Właśnie. A skąd sukces y, 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 Ferdka Kiepskiego? No. właśnie stąd. Że... Ale akceptujesz to czy się z tym boksujesz. Wiesz jeszcze? co, ja mam też teatr, pamiętaj. No wiemy. I ja przerzucam pewnego rodzaju wymagania wobec publiczności na teatr. Tak, wymagania wobec publiczności, bo to nie tylko jest tak, że mhm. mnie publiczność będzie oceniała. Ja ją też mam prawo. Oczywiście, w tym y, sensie artystycznym ocenić, chociaż powinniśmy, nie powinniśmy oceniać, ale, ale ja też poddaję publiczność pewnej ocenie, wychodząc na deski teatralne i patrząc im prosto w oczy, żywo, co wieczór o godzinie 19. Gdyby, y, I mówię nie. Były tak... A nie, 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 nie. Jak chcecie przyjść na kabaret, mówię do nich ze sceny, to idźcie na kabaret. Tutaj będziemy rozmawiali o poważniejszych sprawach. No, pamiętaj, rozmawiasz z ludźmi, yy, którzy pamiętają historię polskiego kina, teatru, i ja pamiętam, jak ty debiutowałeś w Biesach według dostojskiego w Teatrze mm -hmm. Starym w Krakowie. Mm -hmm. Czy twoja droga zawodowa pokryła się z wyobrażeniem tego, jak sobie wyobrażałeś? Kariera aktora wtedy, kiedy wchodziłeś na legendarne deski Starego Słowakowskiego? Poza filmem i serialem, bo wtedy się robiły dwa filmy rocznie, w których grał Michał Żebrowski. A jeden ryzykował Wajda. Zabrzmiało yy, jak mam, sarkazm? Nie, no bo to był Pantadeusz i to był yy, o, ten. Jogiem i Mieczem. Jogiem i Mieczem, to wtedy dwa były te filmy, mm -hmm. wtedy kiedy ja zaczynałem. Natomiast, natomiast zresztą z Michałem się wtedy bardzo z i nami, z nami, go pozdrawiam serdecznie, bo też. Podobno chodziliśmy razem teratu. na boks. Tak, tak, to on mnie nawet wciągnął, y, żeby kontynuować. Natomiast, bo, bo, bo ludzie tego nie wiedzą, ale Michał boksuje. Natomiast, y, natomiast y, 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 ja grałem w świetnych teatrach w Starym w Krakowie, w imieniu Julisza Słowackiego w Krakowie, w Narodowym w Warszawie, w rozmaitościach. Ja mam takie przygody te w, te w Teatrze Nowym w Łodzi, w Opolu, w kiedy był tam świetny zespół, zresztą teraz też dalej jest. Więc ja mam te przygody teatralne bardzo bogate i życie moje teatralne jest bardzo bogate, więc ja jestem tutaj spełniony. Mhm. A kwintesencją tego jest to, że założyłem prywatny teatr, w którym też, że tak powiem, kilka sukcesów osiągnęliśmy z Gdy, przyjaciółmi. Gdyby teatr dawał ci tyle kasy, co film i telewizja, to podziękować Oczywiście, oczywiście, że tak. I skupił się tego na teatrze. Oczywiście, że tak. Dobry. I gdyby dawał rzeczywiście godne warunki do życia, ale teatr nie daje godnych warunków do życia. Aktorowi. A skoro jesteśmy przy. Jeszcze chwilę przed przerwą, przy tak zwanych warunkach fizycznych. Czy twoja szpara zwana diastemą to jest trochę taki znak firmowy, jak będę strzelał grubo okulary ciemne Zbyszka Cebulskiego? No wiesz co, no, toś teraz pojechał. Ładne, nie? Zresztą ostatnio widziałem... Jak włosy kryształ. No. Wiesz co, no jest, nie jestem jedyny, który miał szparę, bo dwóch wybitnych aktorów, pan Janusz Gajos mhm. i pan Wiesław Gołas, to mhm. też byli, mhm. że tak powiem, znani właściciele diastem. Mhm. Czy są? Bo mhm. w przypadku pana Gajos Przecież Pan Janusz żyje. Natomiast yy, i pracuje. Natomiast, yy, natomiast rzeczywiście, yy, ostatnio o tym myślałem, słuchaj. I tak sobie pomyślałem, mówię, dziwny jesteś, Karolaku. Masz tą mordę z tą diastemą. Nie zagrasz żadnej właściwie roli biograficznej, bo Kopernik nie miał diastemy ani ten. Chociaż tak z daleka, właśnie słuchając wczoraj tatka nalepy, to mówię, a może o takiego nalepę bym zagrał? Rozumiesz, o co chodzi? Kiedy byłem małym chłopcem. Więc wiecie co, ja mam, y, nie muszę mieć żadnych aspiracji ambicji, bo nie zagram żadnej historycznej Ale jak postaci. byłeś blisko, tak naprawdę, <laughs> jak byłeś blisko, żeby zbliżyć twa, te dwa zęby do siebie? Miałeś taki moment, idę wamantów. No wiesz co, ale nie, w nie wamantów. Miałem zaklejony, zaklejon. to mnie Wega Patryk namówił w ciachu, mhm. e, żebym, ja zresztą zrobiłem to, bo byłem ciekawy, ale w połowie filmu, już nie abstrahuję, bo ja wtedy. Wiesz, ja uważam, że. Mówię, każdy ma swoją drogę. Patryk wtedy miał swoją drogę. Myśmy, myśmy się starali zrobić film. No, wyszło jak wyszło. Niektórym się podoba, innym nie. Ale ja wtedy zrozumiałem, że nagle przyszedłem na plan w 15 dniu zdjęciowym, jakbym z gołą dupą przyszedł. I mówię. Co to znaczy? O co chodzi? To znaczy, jakiś. Jakby się czułem ubrudzony. Jakby... Ale filmem? Nie, z sobą samym i nagle zrozumiałem, że ja nie jestem sobą, bo nie mam szpary między zębami, bo mam zaklejoną szparę i patrzę na siebie i to nie ja. I, I? to nie zadziałało. Ale ja... co, i co w połowie filmu miałeś szparę? Nie, nie miałem, no musiałem dociągnąć co, do końca. Ale czy ty jakikolwiek kompleks masz, jakikolwiek? Fizyczny. Myślę, że tak. Mam fizyczny kompleks jak każdy, chociaż próbuję nad nimi pracować. Mam krzywy drugi paluch u stóp, wiesz, tak. Jeden wiesz. czy oba? No z jednej, z drugiej strony, nie? Dobra, taki, to... taki, co z przodu wychodzi za klapek? To no, tak zwany niuchacz. To nas... Masz niuchacza drugiego? Ja mam Bardzo popularny we Władysławowie. Ja zauważyłem. mam niuchacza, <grym> wiesz, mam niuchacza i w ogóle, wiesz, yy, i mam tą fałdę brzuszną, która po prostu, ona żyje swoim życiem, mam wrażenie. Słuchajcie, no w drugi dzień świąt, świąt ona zzałem. ma to jest, trzecią młodość. To dobry pomysł. Na się pierogów z kapustą Przerwa. i z Wpiszcie nie, sobie nie, nie. stopa Karolaka albo stopa Stevena. Albo niuchacz, niuchacz. Ja mam taką prośbę. Jeżeli macie chwilę czasu, Świątecznego, znajdźcie jakąś wybitną postać z diastemą, Tak i w Karolak ją to, zagra. Na nasz profil, Tak. ale żeby była starsza już, wracamy. wojewódzki Kędzierski na Instagramie. O. Halo, słyszymy się na dalszą część rozmowy zaprasza play. Partner podcastu. Wojewódzki Kędzierski, to my, naszym gościem, Toma, Tomek Karolak, 26. grudnia, więc świątecznie dziś. Święta Bożego Narodzenia, mam takie wrażenie, taką uproszczoną syntezę, zaczynają wędrować w dwa kierunki. Albo taki fasadowy kicz, tandetna iluminacja, olbrzymia ilość świątecznych gadżetów, albo wyjazdy na narty, odpoczynek, ucieczka od codziennego nie, życiowego tempa. W którym miejscu ty jesteś, jeżeli chodzi o tak zwane Boże Narodzenie ze swoją rodziną? Jestem w miejscu, że słucham ich, bo ja bardzo lubię czynnie spędzać święta. Wyjechać, prawda, Zakopane, ma swój klimat, to, tamto i tak dalej. Natomiast nie wszyscy w mojej rodzinie Lubią szczególnie, no, na przykład, kobiety, które muszą pakować tą całą menażerię, wiesz, i to zupełnie jest inna perspektywa. A nas... silny lobbying kobiet. Silny lobbying kobiet y, y, powoduje, że spędzamy święta po raz kolejny w domu, w najbliższym gronie. Mhm. I y, 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 to jest y, taki. To są cztery osoby, czy sześć? To osiem? są cztery osoby, plus teraz już w tym roku będzie z nami y, z Ukrainy gość, chłopak mojej córki. Hmm. Natomiast natomiast jest to taki moment do jakiegoś pogadania. Wiecie, naprawdę, to jest taki moment, że u nas jest coś takiego, że, że po prostu no dobra, no, celebrujemy przy tym stole, a często mamy jakieś różne zdania na, na, na różne tematy, więc możemy sobie pogadać. Czyli nie jesteście zmęczeni nagłą koniecznością spędzenia czasu, tak jak bardzo dużo polskich... Ludzi. Nie jesteśmy, aczkolwiek ja doceniam to, że kobiety, bo to nie tylko mówię o swoim domu, mogą być zmęczone przygotowywaniem tak zwanej kolacji wigilijnej, bo do tego dochodzi jeszcze stres, że chciałyby, żeby to wyszło jak najlepiej, żeby to było wszystko smaczne, jeżeli gotują jakieś, yy, wiecie, potrawy. Szczególnie jak robią to dwa tygodnie. Na przykład, no, jak za komuny, nie? Teraz to się znowu zaczyna tak jak za komuny, że się dużo wcześniej przygotowywało dania, które potem yy, całe trzy dni się jadło. Mm -hmm. Natomiast wiecie, co? No to jest taki moment yy, yy, pewnej celebracji. Jedyny, jedyny w swoim rodzaju, bo my już w Wielkanoc jednak często wyjeżdżamy. Yy, <laughs> natomiast tutaj ta, te święta Bożego Narodzenia są świętem intymnym dla nas. Mhm. Takim naprawdę, naprawdę intymnym. Ale naprawdę. jesteście ciekawi siebie. Jak wiesz co, no w, w związku z tym, że jak ja to powiedziałem, nam życia nie starczy na terapeutyzowanie się, to my cały czas mamy yy, w procesie jesteśmy. w procesie, to my cały czas mamy yy, o czym rozmawiać, ale uwielbiamy taką sytuację, że po prostu zjemy odbębnimy to, yy, to te 12 potraw yy, yy, odbębnimy, yy, tak, ale po co? protestować, nie, nie, bo wiesz o co chodzi, no ma opłatek no no, macie, mamy, mamy mm -hmm. natomiast uwielbiamy sobie rzeczywiście zarzucić jakiś film mm -hmm. i siedzieć Kevin? Herbatę. Na kanapie? Nie, Kevin nie, nie, szukamy, szukamy Ale to, nie, nie szukasz wiesz, bergmana, wczoraj, to coś miłego tak? Wczoraj, wczoraj Właśnie moja córka przygotowuje Zestaw, że tak powiem, świąteczny I mówi tak do mnie wczoraj Tata, yy, dobra Daj no jakieś jeszcze filmy świąteczne Oprócz Kevina, oprócz to właśnie miłość I oprócz listów doem. No to ja myślę, myślę, dobra, no to zły Mikołaj Wuje Google, szybko u niej w rękach tr -tr -tr I nagle Tata, ja chciałem film świąteczny, a nie o ćpunach. Yes. Wiesz? <laughs> Więc złego Mikołaja nie będziemy pewnie oglądać. No ale tu... coś obejrzymy. Duchowość. To jest ważny temat w swoim życiu. No właśnie, jest czy bardzo... każdy człowiek, twoim zdaniem, ma na duchę. duchę, nie, duchowej przygody spotkania z czymś wyższym, większym, nieosiągalnym? No wiesz to. Tutaj słowa Gombrowicza, jakby mi w uszach z dzienników, że o, o, o właśnie o, o polskiej wierze i katolicyzmie, że ona się spłyciła do roli takich jasełek i do takiego, takiej tradycji, którą się odbębnia bez zbędnego e, przemyślenia. No Ale czy, fasadowo tak, się czy tak jest? Nie wiem, bo nie wchodzę do domu każdego człowieka w największe, największej czy najmniejszej miejscowości. Ale mnie się wydaje, że człowiek musi wierzyć. Mhm. Inaczej... Bo Inaczej y, zagubia, zagubi się w pewnym momencie. Y, ja uważam, że człowiek musi wierzyć. Ja nie, nie, nie mówię, mu, że musi wierzyć w katolickiego Boga, w protestanckiego wersję, czy żydowską, y, czy w końcu w energię. Bo ty masz całą hmm. drogę tych poszukiwań. No tak, tak. Gdy tak. po klasztorach, tak, gadam tak, o Ameryce tak, Południowej. Wszystko i dla mnie jest, sprowadza się do jednego. Ale czy znalazłeś już. Czy może im dalej w las szukania siebie i różnych różnych wątków, różnych kultur, różnych zjawisk, które poznajesz, to nie jest tak, że jest wręcz na odwrót. Ja, że jest... powiem, ja w ogóle sam siebie zapędziłem w pewien kozi róg, bo próbując y, różnych duchowości. O, y, to, to prawda, y, ja na medytację w klasztorach, które uwielbiam monastyczne życie, się zamykałem na początku lat 90. kiedy nie było na to jakiejś. Ja mody. pamiętam, jak ty do tyńca jeździłeś. Tak, do tyńca. Ile się tam się spędza czas? No wiesz, co no, spróbuj tam spędzić cztery dni, to jest po prostu masz no w ogóle nie ma zasięgu tam nie, no, tam masz huk w głowie, pierwsze dwa dni w tej ciszy, w ogóle jesteś dopiero wtedy w stanie określić bo... jak wielki hałas cię otacza, ale poczekajcie poprzez moje poszukiwania w Amazonii kontakty z amazońskimi szamanami, indiańskimi kanadyjskimi buddyjskimi czy, czy hinduisty, hinduistycznymi bym powiedział kiedy wyjeżdżałem w Himalaje itd., itd. i tak dalej i tak dalej, nagle Santiago, di I, i, i Santiago de, de Compostela. I, I nagle ostatnio mówię: "Boże, Boże, gdzie jesteś?" I nagle uświadomiłem sobie, że ja przez te wszystkie lata jestem w ciągłym dialogu z Bogiem. W różnych wersjach, ale nagle mówię: w "Wersjach dialogu czy Boga?" Nie, w wersjach Boga. To znaczy w takich jakbyś to, chciał. Tak, tak jak muzyką, zamysły. lubię muzykę i I nagle i patrzę, się, nie jest. i nagle patrzę, mówię: "Ja tego szukam, a to jest we mnie." Jest cały czas. Proszę, to ja Ci zadam może konkretyzujące pytanie jako ateista i krytyk Kościoła katolickiego, wiary jako takiej. Czytasz Pismo Święte jako wykładnik w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej? Nie. Ja właśnie na tym polega moja, moja herezja, że ja odczytuję Pismo Święte jak niedosłownie. Tylko jako pewien symbol. A to każdy może sobie tę metaforę interpretować nie. dowolnie. Kościół kombinuje. Yes, yes, raz odczytuje no. jako metaforę, a raz dosłownie. No więc, wiesz, wiesz że to była najbardziej cenzurowana na świecie książka Biblia. Ale oczywiście, że tak. No, no gdyby więc... nie, nie protestanci, no nigdy i... nie mielibyśmy jej w ojczystym języku. Czyli, ale możesz pokresy... z ręką na sercu wyznać, że żyjesz zgodnie z zasadami i regułami dekalogu? Tak jest. Staram się. A. To tak jak a, a z... ja. Nie, teraz a, żyję. A z, a z którym z przykazań masz największy problem? Z parkowaniem. Non no, stop jesteś Dobra. w serwisach. Poczekaj, Tomasz, zejdźmy na grunt praktyki. To też jest jakiś rodzaj szanowania szerszych pojęć niż dekalog. Ty jesteś non stop łapany na parkowaniu tam, gdzie nie wolno. Czy uważasz, że celebrytom można więcej? Nie, Czy nie. po prostu o co chodzi? Nie, chodzi o to, że. Bo to, to się też mieści. Nie, nie, nie zna układu. Mianowicie A. to są zawsze zdjęcia pod jedną z piekarni w Warszawie. Na Powiślu. Na powiślu, gdzie, gdzie y, y, powiedział nam szef tego wszystkiego i, te, i, i jakby ten, który wnioskował o zakaz zatrzymywania, y, jak na chwilę po zakupy to proszę tu parkować, bo i tak tu nigdzie nie ma miejsca, bo są budowy dookoła. Mhm. Wobec tego to, jak chcesz przyłapać kogokolwiek i dorobić mu mordę. Że nie umie parkować, no to idź tam stan i tam jest rzeczywiście znak za, za, za zakaz okay. parkowania. Natomiast ja dostałem w tym przypadku, zresztą w drugim też, jak pan staje na chwilę na zakupy, a nie ma miejsca, to proszę na, na chwilę stanąć. Nie? Wojewódzki kędzierski energii dodaje black energy. No dobrze, ale wracając do dekalogu, podobno świadomie kłamiemy przynajmniej dwa razy dziennie. Tak jest u ciebie? Ile razy dzisiaj skłamałeś? Nie. Podczas naszej to, rozmowy. To, 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 to nie jest chyba tak. Ja, ja znam ludzi, którzy żyją w prawdzie cały czas. Ja sam przed sobą kłamię i to mm. jest największy problem. Na przykład? No, no wiesz co, no to, to są różne rzeczy. No, sam próbuję na przykład, wiesz, mm, analizując swoje postępowanie, czy to, co ja zamierzam zrobić, no to sam siebie na przykład wybielam w jakiejś tam sytuacji. Mm. Co, prawda? No ja wiem gdzieś tam w głębi serca, że może nie do końca dobrze że się zachowałem. No ale dobra. Ale no. Wiesz, jaki nam lęk towarzyszył dzisiaj? Czy ty będziesz? Skąd się wzięła ta legenda, że czasami Karolak umówi się i nie no to nie jest legenda, to jest taka, że się z wami kiedyś umówiłem nie przyjechałem. Tylko z nami? Tak. <laughs> jeden raz? Pamiętliwi. Wyjątkowi? To wy nie odpuszczacie. Ja, wy nie jest, a to wy zobacz, jesteście. ile miłości bliźniego. Patrzcie, ]cie. czekali prawie rok, żeby mnie zaprosić, przy okazji byli tu jacyś goście różni, dziwni, inni, zamiast od razu powiedzieć, no tego. A ja Dobrze. nie przyjechałem do nich, bo była ważna sprawa rodzinna. Dobrze. Ale byłem umówiony, to prawda. Pismo święte. <laughs> Wskazówka, drogowskaz, ściąga życiowa. Mówisz, że czytasz to metaforycznie. Jeżeli tam jest na przykład pasus o biciu niewolników, bo można, bo są twoim, twoją własnością, to jak to przekładasz na XX wieku? Na mówisz wiek? o Starym Testamencie. Część Biblii. Słuchaj, to, to jest ciekawe, co ty teraz mówisz, dlatego że właśnie moim zdaniem. Yy... Działalność Jana Chrzciciela czy Jezusa, specjalnie nie pomijam Jana Chrzciciela, który, zdaniem wielu naukowców, był takim, no jednak, y, 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 w tamtych czasach, y, w tamtej Zawierusze i Pan pod zaborami, no bo przecież y, Żydzi byli pod zaborami, y, że tak powiem, y, Cesarstwa Rzymskiego. Jan Chrzciciel był takim, y, no, opus y, y, po prostu takim intelektualistą, który rzucił y, y, życie doczesne w bogactwie i wyprowadził się na Zadupie. Jezus zresztą u niego przyjmował nauki. To jest odpowiedź na Właśnie, moje pytanie? To, nie, Paweł poczekaj. Właśnie to, ich działalność, wprowadza jedną rzecz. Mianowicie, nie ma tylko zasady oko za oko, ząb za ząb, czy też, jak najnowsze badania Starego Testamentu prostują, odpłaty za to, co Dajesz. Tylko oni wprowadzili, chłopaki, jedną zasadę. Energia boska może wobec ciebie być miłosierna. Co to oznacza? Może ci wybaczyć, mimo że Stary Bóg to by cię za to samo mógł wybaczyć. Mówisz zniażdżać. jak kaznodzieja, ale. Nie. Są. Poczekaj, to... w Starym Testamencie są gwałty, palenie ludzi, świątyń, burzenie miast, ratowanie tak, ale... dzieci, śmierć za cudzołóstwo, tak. zabijanie wróżbitów. Tak, tak. To jest potworna książka. Nie, no, poczekaj. Księga. To jest jakby przykład, no. jakby, bo ty czytasz tylko jedno, jedną stronę, zaraz tam potem jest, co ci sprawcy za to otrzymali, tą odpłatę. Hmm. I właśnie tu jest to jest ciekawe, że. Chłopaki w Nowym Testamencie, czy też chłopaki, bo ja staram się do nich mieć taki stosunek do Jezusa, Jana Chrzciciela i całej tej brygady. To są moi kumple. To są moi kumple. Mhm. Oni wprowadzili tą zasadę, że, że niekoniecznie oczekujcie kary. Jeżeli pokażecie skruchę, może być wam wybaczone, tak? Ale to też jest historia. Czy ty się nie gubisz? Ja uważam, że cała ta sytuacja, którą opowiada Pismo Święte Nowego Testamentu jest teatrem. Czy ty? Znale... Ostatnie pytanie. Tak, przed przerwą. Czy tak. ty y, 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 niczym Indiana Jones? Albo pan samochodzik. Skończysz kiedyś te poszukiwania grobu Marii Magdaleny? No, Czy być może już no go i znalazłeś i w końcu? Byłem bardzo blisko, na tym południu Francji. <grym 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 w dupę ja blisko. Tam, 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 nie, ale już, już byłem, już, byłem już, w tym gralu, żeby w dupę bliska. Słuchaj, już byłem, już byłem tak blisko, że normalnie w tym, w Bezje, w, w mieście y, katarskim, już byłem w zamku ciemnym, gdzie jakiś miejscowy właściciel restauracji mówił do mnie z rozwianym włosem: Panie Tomaszu, yeah <laughs> Ja ta wczoraj odkryłem tu na podgórzu, nie wiadomo skąd wylatującą, rdzawą wodę. Na pewno ta woda od, 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 obtapia mechanizm, który templariusze tam zamontowali, żeby z tym wejściem. Jutro tam jedziemy! I pojechaliśmy. I co było? <śmiech> Okazało <śmiech> się, że rura pekła. Dwa gówna końskie, bo tam się konie. No <laughs> no prostu, to najnowsza wasze. książka dana brał na w Karolaka. Znajdę, znajdę. Mnie się wydaje, że to by się święty Graal przydał, bo byłby twoim suflerem w, w dobieraniu ról. Ale wiecie co? co tam podobno niekoniecznie jest, y, nie tylko jest y, y, grup Marii Magdaleny, ale podobno też Jezusa. Co ty mm. mówisz? Który Il Karolaki. To jest to jest teraz dobry moment, wracamy. żeby skończyć. Wracamy za trzy minuty. Kaba od Circle K wspiera podcast wojewódzki kędzierski oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116 111 Wojewódzki Kędzierski, my świątecznie, jeżeli wy dopiero włączyliście na przykład naszą audycję w poniedziałek, to możecie bardzo szybko ją odsłuchać u nas na podstawie. Dzisiaj Ewangelia włączyć. według Tomasza. <laughs> tak, to, Play. Tak, tak. Bo Wiesz, co to znaczy Tomasz i nam w aramejskim, to znaczy przybysz. bliźniak. Bliźniak z przybysz. Bliźniak. Y, y, jest taka teoria, że Tomasz y, apostoł był bratem Jezusa. No ale to na Czy dobra, <sum> Aktor dla Tomasza, bliźniaka Karolaka, to postać metafizyczna, jakiś moralny drogowskaz, czy tak jak dla Cezarego Rzaka, po prostu sprawny rzemieślnik? Y, y, przytoczę taką y, 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 definicję, którą, nie wiem, któryś z, z kolegów y, starszego pokolenia, y, już nieżyjących, powiedział, że aktorstwo. Y, y, nie jest misją, ale niekiedy nią bywa. Mhm. I... Tak jak artystą się niekiedy. No, nie, bywa. Nie, nie, niekiedy bywa. Mhm. I wydaje mi się, że to jest y, dobra y, definicja, że y, grając w teatrze, musisz grać tak, żeby oczywiście było cię słychać, i tak dalej, i tak dalej, ale warsztat aktorski polega na czymś innym, mianowicie na lekkości <coughs> łatwości wydobywania z siebie prawdziwych emocji. Co mhm. już jest pracą, no, nie pozostawiającą y, ran y, w, mhm. w duszy. Bo musisz wywlec swoją prywatność. Czyli zmierzasz do odpowiedzi, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A ty uważam. jesteś jakim technikiem, rzemieślnikiem? Przydzie, o, oblekasz się w postać, znajdujesz elementy postaci w sobie? Mówię o tarczy w tej chwili. Ja wiesz, co? Zawsze gram te postaci, które y, są tak napisane, że mają trochę moich cech, Aha. żebym ja miał łączność z, tą, y, z, tą, z tym charakterem. Y, czy to są y, kompleksy, czy to są dobre, czy złe cechy. Y, wszystko jest. No, na tym polega, polega moim zdaniem dobra obsada w teatrze czy w filmie, że aktor obsadzany coś ma z tej postaci, którą ma yy, do zagrania. Ale nie tęsknisz za takim Karolakiem, jakiego ja pamiętam, bo byłem na premierze, nie wiem, chociażby dzienników Gombrowicza u ciebie, z Karolakiem, który grał obok Jana Peczka czy Magdy. Cielecki za Karolakiem, który wystawiał Generała, bardzo odważną sztukę, który, no, na temat Jaruzelskiego, za Karolakiem, którego ciągnie do Mikołaja Grabowskiego bardziej niż do listów de, do M. No, za takim trochę kreatorem. Nie wiem, za czym tęsknić, bo to wszystko jest. No ale w proporcjach? Nie, no, wiesz, no, to teatr nigdy nie wytrzyma konkurencji i popularności z filmem, ale dzienniki Gombrowicza, o których wspomniałeś, bardzo proszę, od marca znowu w teatrze Imka. Za Adamczykiem? I, y, tak. Mhm. Jest w, star w starym składzie. Jeśli chodzi o y, generała, no to właśnie mamy taką no, smutną historię, że niedawno zmarł Mirosław Hermaszewski. Mhm. Mam sztukę napisaną przez Jarka Jakubowskiego, autora generała, właśnie o Polaku w kosmosie. Tą mhm. sztukę żeśmy zamówili trzy lata temu, Ch chcąc zrealizować taki tryptyk generał, y, pierwszy Polak w kosmosie i Wałęsa. Zobaczymy, co z tym trzecim. A miałeś jakieś prawne reperkusje sugestii, po sugestiach, że Monika Jaruzelska była lesbijką? Wiesz co? Monika nie przyszła na premierę, ale byłem u niej w programie i wyjaśniliśmy sobie to. I ona właściwie nie miała pretensji do inscenizacji teatralnej, w której to w ogóle nie miało żadnego znaczenia. Mm -hmm. Raczej do tego, że nie poinformowano ich na jakimś tam etapie drukowania tekstów dialogu. Mm -hmm. Natomiast też zamierzam wznowić generała. Ta, ta cała, ten cały background, o którym opowiadasz, jest. Jest we mnie. Ja gram cały czas z Peszkiem Grabowskim i, i Fryczem w kwartecie Szefera. Mm -hmm. Nie tracę z moimi mistrzami kontaktu, ale też postawiłem w teatrze na moje pokolenie i dlatego wystawiliśmy z sukcesem rewizora mhm. Gogola w reżyserii Łukasza Kosa, czy y, gram też fantastyczną rozmowę z Danielem Olbryskim, polecam, niespodziewany powrót, spektakl, który właśnie jest rozmową taką kluczową między ojcem a synem. Powiem ci z kulis, że kiedyś Daniel przychodzi do teatru i mówi, nigdy bym nie przypuszczał, że ten Karolak taki mądry facet. <noise> powiedział, że się wręcz z Tobą zakolegował. No, nawet bym powiedział, że się chyba zaprzyjaźniliśmy, co dla mnie jest wielkim wydarzeniem, no bo ja jestem z pokolenia. To jest legenda które dla nas. Nie, no to jest świetny aktor, który ja nigdy nie zapomnę tego oblężenia częstochowy, jak on wychodzi na wały i je taką świeżą, wędzoną dopiero co kiełbasę, mm. ten Kmicic Babinicz, i, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No wiesz co, no to jest człowiek legenda, i granie z nim jest fenom fantastycznym przeżyciem, ale też on tworzy rolę. Po prostu myślę, wyjątkową w tym spektaklu. Mówię nieskromnie, no bo sam jestem producentem tego przedstawienia, ale, ale, ale zapraszam Państwa, bo to i ciebie i was, bo to rzeczywiście, jeżeli nie odbyliście takich rozmów z Ojcem, ja wiem. Chyba ja wiem, że na... Daniel ze swoim synem takiej rozmowy jeszcze nie odbył, jaką odbywa. No, ale ten, to nie no. jest do końca wina Daniela. No nie, 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 w... ja nie wchodzę tutaj w rzeczy y, no. jakiejś rodziny. A nie, tylko a nie szukasz takich ról, żeby tak nie trzymać się, że tat to szlachetna sztuka, kino to badziew. W Banksterach nie pojawiasz się często, ale pojawiasz się tak jakby na przekór swoim warunkom, że zapadasz w pamięć. Nie jesteś tam wesołym misiem. No, wiesz co, to to reżyser mi rolę powierzył trochę inną. I yy, 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 ja ci coś powiem. Ja naprawdę nie mam takiego myślenia, bo, bo yy, tak jak zadajecie mi pytanie, to ja mam takie yy, wrażenie, że ja siedzę i kombinuję, co by tu teraz nie zagrać. Nie, nie. Ja... Szczególnie, żeby to nie była komedia nie, romantyczna. Nie, ja yy, kombinuję na temat... Tu jadę o 16 polenę, tutaj idę na trening z Leonem, tu muszę zrobić to, a tu muszę coś trochę zarobić pieniędzy na rodzinę. Ja tak kombinuję, nie kombinuję, że. Dobra, teraz zagram to i postawię wielki światu znak zapytania, albo będę tutaj robił self-tapey i wrzucał kurde, gdzie świat popadnie. Nie, ja w ogóle mnie to nie interesuje. To znaczy w tym sensie to, co do mnie przychodzi, to ja patrzę yy, in, instynktownie biorę albo nie biorę tyle. Zostaliśmy Kings of the Night z Black Energy. To ja bym chciał wrócić teraz do okresu Karola że Jak on mówi, biorę to, nie biorę, ja to się zamykające ja pytanie. Które, ale tak z postwigilijnym, no wiesz, że cię <laughs> lubimy. Z... No. Tomek, my się znamy, ja cię pamiętam, jak byłeś nieznany. Od aktorium. początku, tak? Ja cię znam od lat i, 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 i moja serdeczność że ciebie jest duża. Które role wziąłeś tylko i wyłącznie dla pieniędzy? <laughs> Połowa. <laughs> to nie, dużo. To jest złe pytanie. Nie, to jest, do... nie. To jest dobre nie. pytanie. Nie, nie, to jest złe pytanie. Dobre. Właśnie w moim przypadku złe. To ja jestem przecież y, człowiekiem, który kiedy zaczynały się y, y, rodzinka.pl y, zrównałem płace gośki Korzuchowskiej i, i moje. Hmm. Y, oczywiście środowiska feministyczne nie zachętnie mówią o tym teraz, no bo ja mam taki wizerunek Maja Tośka tutaj była napiszę jej w tej sprawie. Y, nie, nie, to gośka ostatnio powiedziała, że taka była prawda, jak jeszcze nie było to wszystko ale, na fali. Ale poczekaj, skoro już zmieniłeś to nazwisko, prawie nie. 10 lat rodzinki.pl. Tak, ale kiedykolwiek takie myśli erotyczne na temat gosi kożuchów. No, bo zaraz ci Ale wiesz o co? Ja. Nie. Biał. To, ale Biał. zaraz powiem, bo jak działa aktora mózg? Dobrze. Natomiast chcesz tylko odpowiedzieć. Ile filmów wziąłeś, bo grali fajni kumple? Tak powinieneś zadać. Dla pieniędzy? Nie! W ogóle Ile? to nie miało żadnego znaczenia. Dwie trzecie. Dobrze, dobrze Patrzyłem, dobrze. kto gra. Pytam czy i ja, fajnie będzie kurwa. Znaczy, było to widać. Zmieniam pytanie. Dobra. Które role wziąłeś tylko i wyłącznie dla pieniędzy, bo byli tam twoi kumple? <laughs> Dwie trzecie. Dobrze, dobrze. Gosia Korzuchowska, kręciła Cię? Słuchaj, nie. Otóż. Nie! Znaczy. Inaczej. Też była w tym studiu. Ta, ale miałem z nią taką scenę. Dawaj. Potem mi to Dorota Kola, która pisała doktorat na temat pracy mózgu aktora, mhm. wytłumaczyła, że była scena pocałunku. No Przecież i, jesteście małżeństwem. Tak, tak, no ale wiesz, no aktorzy obcy sobie. I wiesz co? I, i, i była ta scena pocałunku, mhm. i, i 20 sekund po tej scenie ja nagle łapię się na myśleniu, patrząc na gośkę. Kurde, nie, fajnie. Nie zła. Ja no, bo mój... mózg odbiera to inaczej. Zupełnie nie rozpoznaje uczuć, nie wie, że jesteśmy na planie i, dla mu... i informacja poszła całujesz się, a więc Te romany. od razu się wydzielają. To jest właśnie ta pułapka I? romansu, nie? I jak, to... jak wybrnęliście? Nie, no nie, no to, to wy... ucichło, ale ja mówię Gośka. A czegoś ty o masz... tym wiedziała? Tak, ja mówię, Gośka, ty nie masz pojęcia. To po prostu ja przed chwilą myślałem minutę, że właściwie moglibyśmy szczęśliwie żyć. Wiesz, kurwa. co to za akcja? A potem spotykam na planie Dorotę. Kolak, serdeczną y, koleżankę, świetną aktorkę, która mówi: Ty słuchaj, ja prowadzę badania, normalnie naukowe badania pod tym kątem, właśnie, że mózg, aktora, i w ogóle mózg nie rozpoznaje uczuć, mm -hmm. że on odbiera to, te, wiesz, no, to w, moment, Sytuacja jest prawdziwa. Więc y, też zobaczcie, jaka to jest eksploatacja. Jak na planie mówisz komuś, y, kocham cię i starasz się powiedzieć to prawdziwie, to twój organizm myśli, że naprawdę Czyli to Twój robi. mózg cały czas myśli, że ty jesteś święty Mikołajem. Tak jest. Szok. Mój, Szok, drogi. No, miałeś... Zrozumiesz to za obciążenie. Wiele dzieci miałeś, na, w rodzince tam miałeś dużo. Tak. Wszędzie miałeś. Musiała. Dużo. Masz jakiegoś takiego Mać, y, tak. dzieciaka z planu, bo, bo jesteś tak, za nich tak, ojcem. Tak. Jest Musiał, właśnie Anders. Oni, no, oni. Z którego tak. jesteś najbardziej dumny? Z tych no dzieci filmowych? Nie ma tak. Każdy, ale jestem, w pojęciu, z, 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 z kim jestem w bardzo y, 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 ścisłym kontakcie. Z Maćkiem Musiałem. Hmm. super y, Którego namawiałem osobiście i nawet ręcznie, żeby zdać. I kończył studia aktorskie i z y, Adasiem Zdrajkowskim. Mhm. Jestem z tymi dwoma chłopakami. Y, y, staram się im. Y, y, wiecie, no jak to na, na poradach to się zawsze wychodzi, ale tak, jestem. Ja, nawet Maciek wczoraj do mnie dzwonił i mówi: Ty, słuchaj, życzeniami. Nie, i mówi do mnie: y, y, Dzwonię do ciebie, bo y, jestem na nartach i y, nie mogę się do nikogo dzwonić. To dzwonię do ciebie, bo jesteś moim drugim ojcem. Nie? Bo to ładnie. Więc, więc y, y, wzruszył mnie tym. Y, i ja im bardzo kibicuję, eee, ostatnio też na, na jakiejś tam imprezie branżowej rozmawiałem z Adasiem Zdrójkowskim, e, który ma swoje pierwsze doświadczenia e, poważnego życia. E, miło, że się do mnie zwracają, natomiast ja oczywiście jestem karolakiem dla nich, Nie, mówię spokojnie, lud, wszystko będzie dobrze. Nie? Dobrze, kolejne pytanie panie Tomku. Tak. E, że, bo dobre, bo kategoria rodzi rodzina, tak. prawie że. Jaki stopień obecnie ma człowiek, który trochę Cię wychowywał, czyli szeregowy Pawłowicz? Jak Jezu... się potoczyła jego wojskowa kariera? z generowym, pułkownikiem. Słuchaj, nie, on był w, 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 w czynnej służbie. Ja wiem, że y, próbowałem go odnaleźć y, 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 jakieś 10-15 lat temu. Y, no niestety nie udało mi się to do końca. No bo to był o, żołnierz, który był przez dwa lata w czynnej służbie wojskowej nad Morzem Wielkim kierowcą. Rozkazy opiekowania y, się tobą. I jeszcze kilkoma innymi. W każdym domu była taka centralka wojskowa telefoniczna. Jak rodzice szli na melanż, a to było co tydzień, piątek, sobota, to odkładane były słuchawki telefoniczne na tych centralkach w każdym domu. Przy głównej centrali na dole Szeregowicz-Pawłowicz siedział i miał też słuchawkę odłożoną i który tam z nas gębę darł, bo chciał jeść, to on tam leciał, prawda, pod 42, w dzioba butelkę, żeby to najadło się i spać, nie? Nie wiem, to jest Ty bardzo... Nie masz prawa być normalnym. Nie ma, nie mam, nie, ma, nie, nie masz. Ja ci zabieram to pytanie nie ostatnie prawa. ode mnie. Historyczne. No. Co robiłeś w lutym 1987 roku? Yy, o ile się nie mylę, uciekłem z domu na koncert yy, trasy Master of Puppets Metaliki do yy, spotka. spotka Katowickiego, gdzie yy, byliśmy zszokowani po śmierci Cliffa Bartona, basisty, na tej samej trasie w Szwecji. Zginął, doszło to do tego. Yy, tak, a uciekłem z domu. Yy, kiedy pociąg odjeżdżał z centralnego, to widziałem, jak mój tata, wtedy 30-4 trzydziestoparolatek no nie dziwię mu się, w mundurze, i z y, patrolem milicji wpadał na peron, żeby ten, a pociąg, pociąg już odjeżdżał i wszyscy, nie, k po czym dojechaliśmy nad ranem do Katowic, jedliśmy po połówce kur, kurczaka pieczonego, na który zrobili ściepę wśród heavy metalowców i czekaliśmy na koncert. I nigdy tego nie zapomnę. 13 tysięcy ludzi w spotku to był wtedy rekord, i po prostu jak e, e, rozpoczęły się staśmy dźwięki battery, wszyscy się popłakaliśmy. I jak wpadł Hetfield, po prostu, który miał wtedy 28 lat, czy tam 29 nie, młodszy czy chyba Czy nawet młodszy. Prawdziny. W adidasach wysokich za kostkę, w normalnych spodniach. t czarnym. Jak zaczęli i na y, jego y, Gibsonie More Beer było napisane, wszystko pamiętam, to była ekstaza i to było w ogóle 1987. Koncert czy Metallica metal... skończyła się na Kilemol? Powiedz to wszystko. Wiesz co, ja byłem, <laughs> ja byłem w żałobie, jak został czarny album wydany. Z tymi post, y, że tak powiem, prawie popowymi pierdami, ty, ty o nothing. Jezu. Else o jezu. No to są rejony, do których ja bym się na Twoim miejscu nie wybierał. Dobrze, ja bym jako, jako że ja w reklamie Play'a ostatnio, też robię trochę za świętego Mikołaja, chociaż jak wszyscy wiedzą, święty to nie jestem. W ogóle warto, z, warto zauważyć, że yy, słyszymy się i widzimy z niektórymi tak dobrze, tak. bo jesteśmy w play! I tutaj hey. chciałbym nawiązać. Będziesz w przyszłym roku, za tydzień chyba, jeżeli dobrze liczę, Sylwester. Czyli będziesz w 2024 roku czekał na telefon od producentów listów do M6, w tym trzecim, chyba. Z tym trzecim, tak, przepraszam, ja jestem rok do przodu. Listów do M6, 7, 8. Co, tu, jest ta, tu jest takie pytanie. Ja. Mm, e, 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 Egoizm. E, 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 jakby to powiedzieć. E, e, Mel Gibson z listów do M ma tyle lat, co ja. Już się trochę starzeje. Ja już ostatnio zagrałem taką, taką, taką sytuację. No, takiego mam synka, który po prostu cały czas nie staje z życiem w prawdzie i cały czas z tej matki ciągnie i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że jakiś przysz, przyszedł czas na zmiany, jeśli chodzi o tę postać. Myślę, że. Ale o postać czy o twoją obecność. Tam? Wiesz co, jak ja... będzie w będzie Karol. Ja myślę, że. A co, ja masz tam zostać. Nie wiem, gwałcicielem, mordercą. Słuchaj, nie, ale mógłbym zostać właścicielem Agencji Mikołajów, którzy to wszyscy są po prostu panami, antkami, wiesz, którzy mm -hmm. tutaj pomagają nam w parkowaniu, nie? Żeby zarobić hajs. Można, można różne rzeczy zrobić. To, to wszystko zależy. Ja już teraz, w tej piątej części, miałem wrażenie, że ten kostium, który cały czas nam nie pasuje, on jest już. ciasty. Nie. On już. Przestaje do mnie pasować. Mhm. Ja już nie jestem Mikołajem Melem. Ja już też nie jestem takim facetem. E... A gdzie zaszła, zaszła zmiana? No, choćby w tym, że jestem świadomym ojcem. Mhm. Albo staram się być świadomym ojcem. Że próbuję wsłuchać się w głos kobiety, z którą gdzieś tam dzielę życie. Mhm. Że już nie jestem, nie patrzę albo staram się tego nie robić. Chociaż różnie mi to wychodzi. Wiesz, tak bardzo patrzeć na czubek własnościowy. Nosa. Nie wiem, co się będzie działo. Natomiast na pewno w mojej tam postawie no, musi nastąpić jakaś zmiana. A, a, a propos Mikołaja, czub, czubka nosa, bo powoli zbliżamy się do końca, dwa dni temu była Wigilia, to bez względu na to, czy jesteś ateistą, czy nie, mhm. tradycja robi swoje, to jest taki dzień, w którym przyglądamy się swoim bliskim, przyglądamy się sobie i padają czasami ja niestety dosyć. Długo w swojej rodzinie widziałem składanie życzeń na poziomie takiego, takiego, takiej, no, takiego pustosłowia, takiego deklaratywnego sztafarzu, bo trzeba coś powiedzieć, a podzieliłbyś się z nami e, chociaż od, od, odrobinę. Jakiego rodzaju życzenia na przykład ty składasz ze swoją partnerką, ze dzieciakami? Czego sobie życzysz? My sobie życzymy oczywiście tego, żebyśmy szczególnie teraz mm. przez, nie, nie bali się. Bo ja uważam, że strach jest tutaj początkiem wszystkich niedobrych rzeczy, które się dzieją od strachu przed śmiercią, który próbujemy całe życie jakoś obezwładnić, po strach związany nie wiem, z chorobami i tak dalej, i tak dalej. My się staramy świadomie o tym, co to jest strach mówić. Życzymy sobie, żebyśmy się nie bali, mhm. żebyśmy nie wstawali co rano z jakimś właśnie irracjonalnym strachem, że nie wiadomo, co się będzie działo, żebyśmy zaufali przestrzeni, w której jesteśmy i, i, i po prostu żebyśmy robili to, co chce, chcielibyśmy otrzymywać, żebyśmy sami dawali. To jest podstawowa sprawa. Święta dla nas są też celebracją rodzinną mhm. i one są w tradycji polskiej bardzo rodzinne. Święta to są też święta, w których Narodzenie dziecka, czyli jakiejś nadziei, w ogóle narodziny czegoś nowego. Nie musimy, ktoś, kto nie wierzy, przy, przyporządkowywać tylko do tego jakiejś, prawda, ontologii chrześcijańskiej czy jakiejkolwiek innej. Po prostu, bądźmy po prostu w tej rodzinie. Może ten talerz dla tego nieznajomego, który nigdy przecież nie przychodzi, prawda? No chyba, że się komuś to zdarza. Może to jest talerz dla kogoś z rodziny, z kim nie wiem. Mamy kosę i po prostu, wiecie o co chodzi. Mm -hmm. Ja uważam, że sukces listów do M polega też na tym, że w kontekście świątecznym one wypełniają pewną potrzebę, mianowicie taką, że można załagodzić sprawy w święta bez zbędnego tłumaczenia, rozumiecie? Po prostu wystarczy wykonać pewien gest. Tak, tak ale tyle. Tomasz, czy to nie jest tak, że Aś, też poszedłem tak jesteśmy katolicyzm. uczeni, że katolicyzm to jest religia dialogu, w którym pojęcie obcy nie istnieje? Że dla Jezusa wszyscy ludzie byli braćmi. To można odnieść wrażenie, że tu, na tej polskiej ziemi Przesłanie Jezusa jest gwałcone każdego dnia. No wiesz to nie tylko na polskiej ziemi, ale w Ale zajmijmy się naszą. Tak, wiesz, wiesz co, no na pewno jest wypaczone to wszystko do granic możliwości przez te e, prawie 2000 lat. Ja tylko chcę tylko przypomnieć, że ostatnio przeczytałem, że zanim chrześcijaństwo stało się religią panującą Cesarstwa Rzymskiego, to dwa miliony chrześcijan zginęło na arenach i w prześladowaniach. Dwa miliony okay. ludzie nie brali e, broni do ręki. Ale masz ale... takiego wrażenia, że pod wpływem pisu katolicyzm wędruje w kierunku islamu. Takiego mechanicznego rytuału, który szuka wroga? Nie, wydaje mi się, że yy, yy, nie chcę się bawić w, tutaj w tą politykę, ale wydaje mi się, że jeżeli religia, że religia nie powinna być pod żadnym pozorem wykorzystywana politycznie. Nie można się zasłaniać w polityce jakimikolwiek znakami religijnymi. Uważam, że to wtedy nie jest religia po prostu. To ładne przesłanie, chociaż fikcyjne i chyba no tak, opijne, ale, ale cudowne. Jesteśmy przed wyborami, więc Drugi więc... dzień, jeżeli będziemy mieli prawo wyboru. No to były życzenia od Tomka Karola. Dziękujemy e, bardzo. bardzo a, ty, a ty czego sobie życzyłeś Piotruś Wigilia? Bogactwa. Tak naprawdę? Niezwykle, nic więcej mnie nie A ja tylko miłości. Bo no. bogactwo może no dlatego, że już mam. No właśnie. No. Tomasz, bardzo dziękuję, że byłeś z nami, bo to rodzinny czas. Ja. I chcę Ci powiedzieć, że ja miałam takie tutaj sytuacje, miewam je często, ale dzisiaj miałem takie momenty takiego naprawdę magicznego. Chcemy cię przytulić. Zasłuchania, no. naprawdę. Ja bardzo lubię też, przecież, nie? Także cieszę się, że, że byłeś. I wiesz, co, chciałem Ci życzyć, na, na, na koniec złośliwie, żeby nie było już ciągle takich filmów, gdzie będzie Szyc, Sztur, Karola Kadamczyk. Życzę Ci takich filmów. Bo to są nasi wspólni fajni kumple. są świąt. Wszystkiego papa. dobrego. Dziękujemy. Dziękuję. Wojewódzki kędzierski Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play.